Karolina Sobańska Podcast to program, który towarzyszy Wam od 2018 roku. Rozmawiamy o dobrym, świadomym życiu, śledzimy trendy i dyskutujemy o tym, co dla nas ważne. Dzisiejszy odcinek to kontynuacja rozmowy o cykliczności z Eli Wierkowską, nauczycielką jogi i uważności. Poruszamy temat oczyszczania według medycyny chińskiej, życzliwości i zaufania do siebie oraz odpuszczania kontroli. Pytam Eli o życie w zgodzie z cyklem menstruacyjnym, o regulację hormonów i zrozumienie potrzeb swojego ciała. Niech to będzie inspiracja do wzięcia odpowiedzialności za nasze zdrowie. Przyjemnego słuchania. Z naszych zwykłych rozmów rodzą mi się w głowie wszelakie wątki, które i tak można w jakiś sposób podciągnąć pod to, o czym mamy rozmawiać. I nawet pomyślałam o tym, że obie trochę narzekałyśmy, że dzisiaj nas nie obudziło słońce. I pytanie. Czy właśnie w cykliczności nie chodzi o to, żeby zaakceptować, że przez wiele miesięcy jest pochmurno, szaro-buro i ponuro? Jakby, jak przyjąć te zmiany pół roku i to, że czasami są takie dni i nie pozwolić, żeby one wpływały jakoś bardzo na nasze funkcjonowanie? Mm, duże pytanie. Wiesz co, ja jestem absolutnie za akceptacją e, i staram się, jak umiem, najlepiej akceptować to, co się dzieje. Tyle tylko, że w całym trybie akceptacji jeszcze jest przestrzeń, według mnie, na prawo działania i na takie prawo związane z tym, że my, jako ludzie, często sobie zakładamy pewne rzeczy albo oczekujemy jakiejś rzeczy albo chcemy kontrolować jakiejś rzeczy, a w szczególności, wydaje mi się, odniosę się do dzisiejszego dnia. U mnie aktualnie dzieje się coś wymagającego dla mnie emocjonalnie, więc słońce, światło jest dla mnie takim energetycznym boosterem, jak wiesz doskonale, zresztą u ciebie pewnie też. Więc to moje oczekiwanie z wczoraj na temat tej, tego światła było o tym, że fajnie by było. Tak? To mhm. nie jest o tym, że mam brak akceptacji, tylko że to okay. mogłoby mi pomóc po prostu. A moment, kiedy się dzisiaj obudziłam, i tego nie było, był dzień pochmurny. Świadczy dla mnie trochę, albo jest taką wskazówką dla mnie o tym, że muszę wejść na nie chcę powiedzieć w większe obroty, ale muszę inny trochę zestaw narzędzi, takich sprawdzonych swoich, po prostu zastosować, żeby zadbać o chociażby nastrój, chociażby o to, żeby było mi po prostu jak najlepiej, mhm. w tym, że jednak ta natura zewnętrzna wpływa na moją naturę wewnętrzną. Tak, więc to jest trochę o tym, że dlatego mówię o prawie działania, że nie oddaję tej sprawczości i tej odpowiedzialności za to, że po prostu jest brzydki dzień i teraz ja już muszę po prostu, wiesz iść z tym nurtem po prostu, z tym przepływem, tylko zasadzie, co mogę zrobić, okay. żeby się poczuć lepiej, mimo tego, że nie ma słońca, czy tego naturalnego, wiesz, naturalnej energii po prostu, która myślę, że każdemu z nas, albo większości z nas jest potrzebna do tego, żeby po prostu czuć się może ciut lepiej, albo... Potwierdzam, bardzo albo zdecydowanie lepiej. <grym> Ale zastanawiam się właśnie, kiedy, kiedy w takiej sytuacji mamy wskoczyć na wyższe obroty, a kiedy mamy się właśnie roztopić w takim... Marazmie, nazwijmy to. Bo często w różnych sferach życia mam wrażenie, że zadajemy sobie to pytanie: kiedy poćwiczyć, a kiedy odpocząć? Kiedy, nie wiem, zjeść, a kiedy nie zjeść? Kiedy pójść, a kiedy zostać? Nie Twoje podejście. I... Albo tak, albo tak. <laughs> nie, nie, ma, nie ma szarości. <laughs> e, no właśnie, a ja kiedyś też tak patrzyłam na życie: czarne-białe. Albo ćwiczymy, albo nie ćwiczymy. Albo jesteśmy szczęśliwe, albo jesteśmy w totalnej rozpaczy, tak. Można według mnie znaleźć drogę środka. W sensie, że są takie momenty, kiedy to, co rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku, że pogoda ducha mm. powiem też, jakby nie zależy od, od pogody na zewnątrz, tak? I to jest bardzo według mnie istotny czynnik właśnie tej odpowiedzialności, i tego, że. Okej, okay, no są jakieś warunki zewnętrzne, na część nich nie mam wpływu, ale mam wpływ na to, jak ja się czuję. Mam wpływ na to, jak ja odpowiem na tą swoją wewnętrzną reakcję. I tak jak dzisiaj z tą pogodą, było dla mnie na zasadzie hej, nie ma słońca, a miało być słońce. Taka była prognoza, to się zmieniło, ale to nie znaczy, że teraz mam, wiesz... O nie, po prostu. Ale wiesz, są takie osoby, poznałam wiele takich osób, mm -hmm. które bardzo lubią to, że już nie świeci tyle tego słońca, Jasne. że jest klimacik, że jest deszczyk, że można się właśnie zaszyć pod kocem. I ja też miałam takie dni, kiedy nawet... Miałam taki moment przez weekend, przyznaję się, bez bicia, że pomyślałam sobie: nie mam siły, mogłoby być trochę brzydziej, to bym nie czuła się. Aż tak dziwnie z tym, że się w domu, podczas gdy jest tyle y, wiesz, do, do zrobienia na dworze i trzeba korzystać. To też mm -hmm. jest właśnie nie wiem, czy to też jest nasze takie podejście, przez to, że jednak ta ciepła pogoda, czy tam słoneczna pogoda jest towarem się tam deficytowym i wiemy, co nas może czekać w najbliższych miesiącach, że chcemy do ostatniej chwili to wykorzystać. A jednocześnie właśnie jak kończyło się lato, to też miałam takie poczucie, że ja już nie mam siły. Mm -hmm. Już nie chcę mi się wybiegać i działać. Już chcę, już chcę być pod kocem. I wtedy ten klimat ponury jest taki sprzyjający. Wiesz co, no, myślę, że natura nas dobrze sprawdza i to jest też właśnie o tym, jak my się odnajdujemy. Um. To, o czym ty mówisz, mi się jakoś linkuje bardzo z kontrolą, taką trochę nad kontrolą, na zasadzie, że nie. fajnie by było, ale nie, w sensie w takim <laughs> znaczeniu, że często mamy. Na zasadzie, ja wczoraj czułam, że mhm. mam kontrolę nad tym, sprawdziłam w telefonie, tak, będzie słońce i tak dalej. Ja tutaj się nagle okazuje, że hello, nie. No i teraz na zasadzie, jak mam dealować ze sobą, jak mam rozmawiać ze sobą, że moja obietnica nie jest spełniona, po prostu, sorry, tak? Więc trochę to jest o tym, że. No, ja mam takie poczucie, że my często chcemy to kontrolować, i właśnie wtedy, kiedy się źle czujemy, to fajnie, jakby było, wiesz, pochmurnie, tak? No to pytanie, co zrobić, jak właśnie my się źle czujemy, a jest genialna pogoda. Albo odwrotnie. My się czujemy słabo, a jest, czy tam odwrotnie, tak? Czujemy się świetnie, a, a, a jest na przykład pochmurnie. To no wiesz, o co mi tak. chodzi? Znaczy, znaczy, ja tutaj się... widzę po prostu szukanie potwierdzenia w świecie zewnętrznym, że mamy mhm. prawo czuć się tak, jak się czujemy. I mamy prawo w każdej sytuacji, na przykład na odpoczynek. I mamy w każdym miejscu też prawo na to, żeby się ruszyć. Że wiesz, że ja znam szereg osób, które na przykład jak jest pogoda, nie wiem, deszczowa i tak dalej, to już nie pójdą na przykład na spacer. Mhm. Wiesz, że to musi być. No to jest trudniejsze. To jest trudniejsze, tak? Wiesz, w Skandynawii się mówi, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Ja się o tym bardzo przekonałam, będąc dwa lata temu w Skandynawii dłużej, że naprawdę jakość ubrania ma wpływ też na to, jak my się czujemy, tak? Więc te czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ właśnie na to, że my możemy stworzyć. Lepsze warunki do tego, żeby ten odbiór po prostu zewnętrznej natury nie był taki, że wiesz, no pójdziemy, nie wiem, w bawełnianych spodniach na spacer, jak pada, na przykład. Czy znaczy ogólnie chcę powiedzieć, że spacer, kiedy pada, zazwyczaj nie jest najprzyjemniejszy? No wiesz, to nie zgodzę się. Ja tak myślałam przez wiele, wie, wiele, wiele lat i unikałam tego, jak mogę. A teraz jedna z moich bliskich sąsiadek nawet ma takie powiedzenie, że to jest taki nawilżający spacer. I w naszym wieku już powinnyśmy odbywać takie spacery, tak? Więc jakby bardzo mnie ta metafora jakoś przyciągnęła i rzeczywiście lubię te nawilżające spacery. A powiedz mi jeszcze, jak w tym roku podsumowujesz swoje oczyszczanie marcyną chińską? Ile mamy czasu? Dużo. W tym roku zrobiłam taki eksperyment, zresztą już od. To nie jest tak, że ta jesienna edycja już była eksperymentem, bo już i wiosenna, i poprzednia, w sumie jesienna, też była eksperymentem, bo ten proces ym, takiej zmiany, też w kontekście cykliczności, do której pewnie na pewno tutaj się odwołasz, um, zadział się w zeszłym roku, przed zeszłą jesienią. Um, i tak naprawdę zaczęłam rozszerzać różne nurty, różne podejścia, różne narzędzia do tego, żeby przyjrzeć się też temu, jak się czuję i jak zmieniam jakieś rzeczy, prowadzam jakieś zmiany i jak to wpływa rzeczywiście i na moje samopoczucie, ale też przede wszystkim na stany zapalne, na moje wyniki badań i tak dalej. Czyli popatrzyłam trochę szerzej, tak. I zaczęłam też stosować nie tylko to takie podejście medycyny chińskiej, jeśli chodzi o, o detoks, o odnowę, tylko zaczęłam to modyfikować, zdobywając przez ostatnie też lata wiedzę, doświadczenie tego, jak to mogłabym zrobić i to jest takie moje autorskie trochę podejście. W sensie nie znam osoby, która nie wiem, no nie znam żadnej książki, ani żadnego takiego materiału, który by wiesz, był na tym oparty. Ale Słyszycie myślę, to że to pierwszy raz w podcaście karumy <laughs> Nie myślę, że nie. Ale no po prostu ja lubię sprawdzać. wiesz, lubię, lubię na sobie też testować, bo wtedy po prostu mam jakiś szerszy ogląd. I, i jakie są wnioski? Wiesz, co najważniejszy dla mnie wniosek tej edycji jest taki, że, że życzliwość jest kluczem. Że to jest dla mnie też taki temat, bardzo, bardzo głęboki, że ja przez wiele, wiele lat jestem na tej ścieżce samorozwoju, praktyki jogi i tak dalej. I oczywiście każdy cykl, każdy rok był o jakimś pogłębianiu, bardziej wchodzeniu w głębszą jakąś świadomość, w jakieś stany takie, że, że bardziej poznawałam siebie. Natomiast rzeczywiście um, ostatnie dwa lata to jest też taka praca nad taką miłością do siebie niewarunkową, tylko taką, no e, taką, przychodzi mi na myśl, e, Prawdziwą, taką, czystą. wiesz, czystą, taką uwzględniającą moc i niemoc, taką uwzględniającą to, że jestem w formie i jestem nie w formie, że jestem chora, jestem zdrowa, że wyglądam tak i wyglądam tak, że mam siłę na pracę i tej siły nie mam. I ta odnowa jesienna właśnie była też o tym, żeby zobaczyć w takim szerszym kontekście to, co przez ostatnie dwa lata. Czego doświadczałam, czego dotknęłam, co rozpakowywałam w różnych procesach, w różnych, wiesz, warsztatach, terapii, jakiejś pracy własnej, pracy mentoringowej, coachingowej, no po prostu wielu, wielu rzeczach. Więc to było dla mnie też takie zwieńczenie, po prostu i takie zamknięcie, dosłownie, nie tylko domykanie, tylko takie zamknięcie tego bardzo przełomowego dla mnie etapu ostatnich dwóch lat. Więc ta życzliwość wyszła na pierwszy, pierwsze miejsce, i nie chcę powiedzieć, że te wcześniejsze, wiesz, poddaję się z detoksom od kilkunastu lat, że one były gorsze. One były po prostu inne. Ten był uwzględniony, w sensie ten, i te dwa, trzy ostatnie, mogę powiedzieć, uwzględniały moją cykliczność, czyli cykl miesięczny. To, jakim jestem w ogóle w jakiej jestem formie, jak, właśnie między innymi jaka jest aura na zewnątrz, czy ona sprzyja temu, żeby fundować sobie kolejny stresor, bo jednak odstawianie rzeczy, wiesz, w ogóle zmiana jest dla nas stresem, tak? Więc z takiego czysto fizjologicznego punktu. Więc to nie jest tylko na odstawię sobie kawkę, czy tam zobaczę, jak będzie bez cukru. Tylko no, to jest taki bardzo złożony etap dla mnie i Zaczynam widzieć też w tym podejściu nie tylko takie, wiesz, prozdrowotne po prostu elementy, które mi pomagają, nie wiem, zobaczyć, jak się czuję, jak czegoś nie ma, tak, um, tylko po prostu zobaczyć też, jak to wpływa właśnie na, na w ogóle na, na szersze aspekty chociażby mojej psychiki. Tego, jak podchodzę w ogóle do jedzenia. Ja jestem osobą, która przez lata mierzyła się z zaburzeniami odżywiania, więc w ogóle temat dla mnie odstawiania rzeczy, wiesz, jakby karcenia się za to, um, życia w jakiejś takiej karze cały czas, w ogóle, jeśli chodzi o jedzenie, bądź też nagradzanie siebie, wiesz, traktowanie jedzenia jako przyjemności, to jest temat, którym ja się mierzyłam przez ostatnie lata mm, na psychoterapii, na, na różnych też takich pomocowych warsztatach w tym temacie. Więc te ostatnie trzy detoksy, są dla mnie w ogóle o czymś nowym. W sensie, że już nie ma tego, tego oh, tej ciężkości, która była, czyli takiej takiej właśnie skrajności, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Czyli wiesz, byłam na detoksie. Kilkanaście lat temu byłam kiedyś na detoksie i następnego dnia, wiesz, wypiłam butelkę wina, tak, więc to nie jest, to, to też nie, i w ogóle się nie, wiesz, nie karcę za to dzisiaj, ani nie, nie jest to, nie wiem, jakaś, nie mam poczucia winy, wręcz dzielę się tym na zasadzie, że ja jestem też tylko człowiekiem i widzę tą swoją drogę na przestrzeni tych kilkunastu lat, a dla mnie każdy detoks był odkryciem i olśnieniem. Wiesz, ten, pamiętam pierwszy moment tam kilkanaście lat temu, to było też na jakimś warsztacie moim już nauczycielskim, byłam tylko na kaszy jaglanej, chyba przez dziewięć dni i na algach wtedy, byłam pod opieką lekarza, naturoterapeuty i tak dalej i pamiętam po dwóch dniach po prostu to, co się działo ze mną w medytacji, wiesz, po prostu to było nie do opisania, Wersus um, jak prowadziłam się wtedy jeszcze pijąc, spaląc i, i robiąc różne dziwne rzeczy. I jogując. I jogując, oczywiście. No ale to był, to był inny etap też świadomości, tak? Po prostu. Więc um, więc to jest dla mnie i za każdym razem zresztą też czuję się w jakiś sposób związana z tym, że ty weszłaś też na tą ścieżkę, bo sama też widzisz już po prostu, że to jest, no to jest taki, wiesz, reset. To jest taki głęboki reset i w zależności na jakim my etapie życia jesteśmy, na jakim etapie gotowości jesteśmy, na jakim etapie przywiązania my jesteśmy do różnych rzeczy. Ja kiedyś w ogóle nie widziałam tego, że byłam przywiązana do jedzenia, że jedzenie było dla mnie, wiesz, o regulacji emocjonalnej, o, o jakimś takim właśnie to, co powiedziałam, sprawianiu sobie przyjemności, tak? Dzisiaj zupełnie inaczej na przykład patrzę na jedzenie. I ten kolejny etap właśnie wejścia. Hmm, w, taki, w takie zrozumienie i z tą życzliwością, właśnie i w kontekście tego, że robię to, zaczynam to z początkiem swojego cyklu, że przygotowuję się do tego, że daję sobie czas. To jest coś, co, wiesz, kiedyś to było po prostu wyrwane z kalendarza, tak? Bo nigdy nie ma dobrego czasu, mhm. bo jest mnóstwo, wiesz, okazji, wyjazdów, spotkań i tak dalej. A teraz ta odmiana polega też na tym, że. To nie musi się zmieścić w kalendarzu, tylko to jest taki, wiesz, dla mnie akt, czy taka decyzja o zadbaniu jeszcze głębiej o siebie po prostu. Więc tam nie ma wymówek, tam nie ma jakichś, wiesz, albo, albo. To jest po prostu, to jest teraz najważniejsze, a reszta rzeczy jest do tego po prostu dostosowana. I oczywiście mam ten przywilej pracy wolnej w sensie wiesz, mogę sobie zrobić jakiś dzień off wtedy kiedy potrzebuję i tak dalej. Ale też jest dużo takich sytuacji, kiedy po prostu byłam w tym ostatnim detoksie i wiele rzeczy mnie zaskoczyło takich właśnie zewnętrznych, ale też widziałam, że po prostu jak siebie stawiam na pierwszym miejscu z tą życzliwością, no to po prostu to dzieje się, wiesz, dzieje się bardzo dużo. Ale właśnie powiedziałaś to, co też ja zauważyłam u siebie, że przez te pierwsze już lata, mm. tak, potwierdzam, Eliza jest matką chrzestną moich detoksów i ty też latami mówiłaś mi o swoim doświadczeniu, zanim ja przekonałam się do tego, że jestem w stanie się tego podjąć, to musiałam sobie to mocno poukładać w głowie, też zebrać wiedzę na ten temat na pewno, ale mieć taką gotowość, żeby coś sobie odebrać, co było dla mnie bardzo ważne, tutaj właśnie w kontekście relacji z jedzeniem i tego polegania na jedzeniu jako... Regulacje emocji, czy po prostu właśnie tej przyjemności, na którą czekamy, to, to totalnie się z tym utożsamiam i myślę, że nawet dla osób, które nas słuchają, może być tak, że w tym momencie odstawienie tych rzeczy brzmi dla Was tak okropnie i tak niewygodnie, że to nie jest dobry moment, że to po prostu przechodzi jakiś taki czas lub nie, kiedy stwierdzasz, okej, okay, mam w sobie siłę, żeby, żeby przez to przejść, i potem to jest niesamowite, rzeczywiście, jak to się zmienia. Na przestrzeni lat, i tak jak wielokrotnie już rozmawiałyśmy, że no, trzeba będzie gdzieś ten detoks wsadzić w nasze Cisnąć. plany, między tym wyjazdem a tym, i jakoś przeżyć bez tych kolacyjek, i jakby to tylko 12 dni, czy tam dwa tygodnie, czy trochę więcej. A teraz też mam tak, że myślę sobie, że po pierwsze już się nie mogłam doczekać, a po drugie czułam, że to jest taki super święty czas, a jednocześnie w ogóle miałam poczucie też, że. Yy, nie omijało mnie aż tak dużo, jak kiedyś wydawałoby mi się, że mnie omija. Czyli zrozumiałam, że w wyjściu, to może będzie brzmiało mega trybialnie, ale zrozumiałam, że w wyjściu do kina i na kolację najfajniejsze jest spotkanie z człowiekiem i obejrzenie razem tego filmu, a nie to, że w tym czasie zjemy coś bardzo ekscytującego, żeby się oczy świecą. I ja miałam wielokrotnie w tym sezonie ze sobą zupę, która, no umówmy się, w warunkach bez przypraw, które mam w domu, jakieś ulepszaczy. Generalnie jak to wygląda? U mnie to wygląda tak, że sobie nakładam jedzenie po czym stwierdzam, że czegoś mi w nim brakuje, więc sobie czegoś dokroję, czegoś doleję, no i jest w miarę dobre. Mm -hmm. <gry> I jestem usatysfakcjonowana. I nagle byłam w sytuacji, gdzie siedzę sobie przed kinem z, z moim termosem, no i ten krupnik, no nie, nie powiem, że był jakiś najpyszniejszy, ale nie miało to dla mnie wielkiego znaczenia, bo to jest... Jadzenie... przywiązania, to tak. praktyka przywiązania. Dla mnie detoksy są w ogóle o przywiązaniu, o tych wszystkich modelach naszych przywiązania, o tych strategiach działania, czym my sobie kompensujemy właśnie, czy, czy, czy to jedzenie, tym jedzeniem, co tak naprawdę sobie robimy, czy jakimś takim właśnie czasem. Mm, na przykład, nuda wyszła w tym, mm -hmm. to chyba ci mówiłam, a, że, że nuda wyszła, i to taka wyszła, w, taka śmieszne to było doświadczenie, śmieszno straszne na początku, bo ja. Mm, nie znam do końca takiego y, doświadczenia nudzenia się na co dzień. Moje życie na co dzień i bardzo to sobie cenię i lubię, i sama o to dbam, żeby dość dużo się działo, bo mam też taką swoją wewnętrzną misję, że y, nigdy nie wiem, ile to życie się, y, wiesz, będzie trwało. Też ostatnio o tym rozmawiałyśmy. A więc mam taką wewnętrzną potrzebę naprawdę wyciśnięcia z tego życia w takim dobrym znaczeniu tego słowa, oczywiście dbając o swój, swoją regenerację, o swój balans i tak dalej. Ale mm, rzadko się nudzę, w sensie tak, wiesz, naprawdę bardzo rzadko, a już na pewno rzadko to czuję w takim znaczeniu, takim fizycznym. I a byłam właśnie w tej jesiennej odnowie m, zgodnie z, z cyklem miesięcznym i też pozwoliłam sobie na to, przygotowując się do tego też wiele miesięcy, żeby wejść na taki 72-dniowy post o wodzie. moja droga, nie 72-dniowy, na przykład wypadek to godzinny. muszę zaznaczyć. Dziękuję, dziękuję. Widzisz. Bo to już było, nie siedziałabyś tu z nami. Chociaż wiesz co, właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, ale to taka dygresja, bo ostatnio lat? okazało się, że mój sąsiad jest na takim ponadmiesięcznym y y y y y Poście na wodzie i ma się świetnie, ale to są, to są znowu takie ekstrema, i to są też takie rzeczy, które wiadomo, nie są dla każdego. Mm -hmm. I chciałabym to zaznaczyć, tak. bo nawet ten na 72-godzinny, mimo tego, że się dzieliłam na swoim Instagramie tym doświadczeniem, to wiem, że niestety dużo osób, dużo jak dużo, no ale było kilka przynajmniej, które napisały, że też się tego wiesz, jakby chcą to zrobić. Tylko, że jak ze wszystkimi tak naprawdę <laughs> rzeczami, uważam, że naprawdę trzeba się do tych rzeczy przygotować, sprawdzić, w jakim jestem miejscu tak, i tak dalej, bo można robisz? sobie po prostu mhm. zaszkodzić. No tak czy inaczej, wracając do mojego doświadczenia, było to takie, że po chyba 20 paru godzinach, akurat był weekend, byłam e, w domu e, i po prostu jakby wewnątrz czułam taką, wiesz, pustkę, taką na zasadzie jeszcze była piękna pogoda, w sumie zaznaczyliśmy sobie w kalendarzu, żeby właśnie mieć taki dzień wolny, nic, że, że po prostu ewentualnie spacer, coś, leżenie na talasie, jeszcze było piękne słońce i tak dalej. I nagle miałam takie wiesz, zalewające uczucie na zasadzie, ja się po prostu nudzę. I na początku było to bardzo niewygodne, no bo też coś takiego nowego, nie spotykanego na co dzień. A później się, wiesz, starałam w tym tak rozgościć, poczuć mm -hmm. to, jak to jest po prostu, że, że wiesz, że nie muszę od razu iść po książkę, że nie muszę od razu czegoś robić, tylko po prostu pobyć. Tym bardziej, że te jelita też dają jakiś sygnał, że tam też jest jakaś pustka, tak? To jest też o tym właśnie przywiązaniu. I to było naprawdę bardzo głębokie takie aż, wiesz, duchowe doświadczenie. W wow, po prostu chcę tego więcej, chcę tego zapraszać więcej, chcę sobie na to mm -hmm. pozwalać, bo mam już na to przestrzeń. Ale czułaś, że to się coś przetransformowało albo po prostu zniknęło jakby co się stało z tą nudą bo to mówisz że 21 godzin no to jeszcze miałaś trochę czasu zanim weszłaś już z powrotem w tryb jedzenia i gdzieś tam stymulowania się tym jedzeniem mm, wiesz co to, to była jakaś taka chwila ulotna taka fala. tak taka fala po prostu ale to było takie też poczucie na zasadzie nie tylko właśnie na poziomie myśli tylko na poziomie jakby czucia z ciała że wiesz że po prostu to ciało już przestało trawić albo już jest na jakimś końcówce trawienia i tak naprawdę zaczyna się ten cały proces, wiesz, autofagi, trawienia wewnętrznego i tak dalej. Nagle to było takie, no, nie, nie, wiesz, nie, nie doświadczam tego za często, więc mam mało danych jeszcze, żeby opisywać to słowami, tak, ale to było takie, nazwałam to nudą. Um, I. Minęło w sensie, wiesz co, no, to chwilę trwało, więc to nie było, to, i nie było to związane z tym, że weszłam w jakąś czynność, tak? Bo po prostu sobie leżałam, obserwowałam, jak się z tym czuję i mhm. po prostu, wiesz, przeszłam do... No właśnie, trwało chwilę, ale zazwyczaj jak mamy te impulsy, że jest nam dziwnie, niewygodnie, mamy na coś ochotę yy, i tutaj ten kontekst jedzenia bym przywołała, no to zazwyczaj za tym idziemy, no nie? bo to mocno stymuluje nasz układ nerwowy. Myślimy sobie, mmm, teraz jakby sięgnę po deser, teraz jakby czas na przekąskę, teraz jestem głodna, więc trzeba temu zaradzić. Nie? Jakby bardzo ja widzę po sobie, że na co dzień bywam tak rozregulowana, że to jedzenie potrafi tak mocno dyktować mój mm, plan dnia i to, w jaki sposób właśnie reaguję na te impulsy z wewnątrz. I chyba takim najprzyjemniejszym, chociaż nie wiem, czy to chodzi właśnie o przyjemność, tylko takim najbardziej kojącym. Uczuciem, którego ja doświadczam w, podczas oczyszczania, to jest, to jest ta stabilność, to jest to wyciszenie, to jest ten stan, kiedy teraz, na przykład, jak rozmawiamy, no to jestem cztery tygodnie bez kawy, jestem z tego bardzo dumna. Ja wolę siebie bez kawy, też o tym rozmawiałyśmy, mm -hmm. że ja lubię to, że ja przez cały dzień mam mniej więcej podobny poziom energii, nie dostaję nagle jakiegoś wielkiego haju i najwyższych obrotów, a potem spadku, jakiegoś po prostu też załamania przy okazji nastroju, tylko jestem w jakiś sposób, w takim trybie konstant, i to samo dotyczy właśnie jedzenia, że kiedy nie masz za dużego wyboru, ale właśnie to też nie wiem, czy to o to chodzi, bo myślę, że właśnie przez to, że to co jemy też na, podczas oczyszczania, nie jest aż tak bodźcujące, to ja nie mam tych zachcianek. W sensie układ nerwowy mój zapomina, że to może tak mocno nas dobodźcować. I ja ten stan po prostu bardzo lubię i zastanawiam się też, jak można to przenieść. Na codzienne życie, gdzie wiadomo, że wprowadzając z powrotem różnego rodzaju bardziej y, pyszne, y, tak, wyskokowe, <laughs> bystrzałowe, wyskokowe produkty, y, no to zaczynamy znowu się bawić z tym y, nawet nie regulowaniem, no ale to nas może podbijać, albo nas gdzieś tam obciążać. Jakby czy to masz jakiś taki sposób, że żeby nadal pozostać w takim trybie, w miarę wypłaszczonej fali y, emocji związanej tutaj akurat z jedzeniem? Myślę, że życie jest za krótkie i za piękne, żeby cały czas być w takim stanie według mnie i to jest o takim doświadczeniu, żeby... Szukać tego balansu, ale też pozwalać mm -hmm. sobie na te przyjemności, pozwalać sobie tylko w, w, według mnie przy jakimś rozróżnianiu tego, co jest dla nas dobre, złe, jesteśmy w stanie znaleźć jakąś drogę środka. Wiesz, jak znamy tylko ten spokój, czy tylko to pobudzenie, no to po prostu jest jakaś taka dysocjacja w, tym, w tych, w tych doświadczeniach. Więc mm, uwielbiam zasadę 80 do 20. To jest dla mnie taka zasada, którą zaczęłam stosować już chyba we wszystkich swoich obszarach życia. Kiedyś, kiedyś ją stosowałam bardziej zawodowo, tak mi się wydawało, ale to była iluzja. A dzisiaj jest inaczej zdecydowanie, bo to pokazuje, że po prostu. Ja nie do końca też wierzę w taką formę równowagi mhm. cały czas, wiesz? To są takie stany tego jest więcej, tego jest mniej. I to jest cały czas takie balansowanie, jak na jakiejś takiej desce surfingowej, nie? że to jest po prostu, to są też takie nano chwile. I jak my znowu o tej kontroli próbujemy, wiesz, utrzymać cały czas ten stan, nie ja prowadzi. nie do końca, mm -hmm. chyba w tym kierunku przynajmniej ja zmierzam. To nie jest mój cel, tak? Natomiast w kontekście, na przykład kawy, która jest, uważam, wiesz, takim produktem, aż mam ciarki, ja jestem od trzech dni na kawie już kofeinowej. Mimo tego, że sobie I kocham, ją. Wiesz, to kocham <laughs> ją, ale tak samo kocham kawę i tak samo, znowu to jest o tych paradoksach, nie? O tych akceptowaniu paradoksów i tak samo kocham ten stan bez kawy, mm -hmm. w którym ty też teraz jesteś. Mm -hmm. I jakby fajne jest to, że wiem, co czujesz, w sensie podobnie pewnie mamy i oba te stany są genialne, tak? Pytanie, czego potrzebujesz bardziej w danym momencie i czy na przykład wyobrażasz sobie, żeby z tej kawy w ogóle zrezygnować? Ja mam tak, że podjęłam taką decyzję, że tylko w weekendy ją będę piła. Dzisiaj mamy środek tygodnia. I sytuacja zewnętrzna jest taka, że po prostu to jest to moje 20. Tak, to jest moje te 20, ale pewnie jutro, pojutrze, już jak będę nie wiem, spokojniejsza, albo nie będę potrzebować kolejnej jakiejś stymulacji, tak, to po prostu to odstawię, tak? albo sobie weekend zrobię bez kawy. Wiesz, to jest trochę o takim ludzkim doświadczeniu, że my narzucamy, ja przynajmniej mam takie doświadczenie i takie podejście, że narzucamy sobie tyle presji, mhm. o której też ostatnio rozmawiałyśmy i tyle takiego um, właśnie o tym luzie rozmawiałyśmy, nie? że po prostu to jest o takim wyważeniu. Dla mnie ta zasada 80 do 20 to jest taka zasada zdrowa, że nie jestem w ortodoksji, nie jestem w, jakim, w jakiejś skrajności, tak? I nie uważam, że cokolwiek stoi na przeszkodzie, żebym raz na jakiś czas tą kawę tak. wypiła, albo miała nawet taki moment, że piła ją codziennie, no ale jakby była też świadoma, nie opowiadała sobie jakiejś wiesz, historii, iluzji typu, że no nie, ja w ogóle nie jestem uzależniona od kawy, tak? Albo w ogóle ta kawa jest mi po prostu bardzo, bardzo potrzebna, mimo tego, że moje ciało daje sygnały, że jest zupełnie inaczej, tak? Mam teorię, słuchaj. Wymyśliłam coś, właśnie. Dla mnie ten detoks był o zaufaniu do siebie, jak wiele moich y, grubszych przemyśleń z ostatnich miesięcy czy nawet lat. Jest, jest to w kontrze do wspomnianej przez ciebie kontroli jakiś mocny wątek. Natomiast łatwiej osobie, która nie ufa sobie i swoim wyborom, swoim jakimś intuicyjnym y, nie wiem, pomysłom czy ciągotom, jakkolwiek chcemy to nazwać, łatwiej, mówię też za siebie, było mi w trakcie detoksu stosować się do konkretnych zasad, a poza detoksem starać się jakoś przetrwać i jakby podążać za swoimi zachciankami po to, żeby znowu przyszedł detoks i żeby ktoś mi powiedział, co mam zrobić, nie? Wierzę, że już nie jestem w tym miejscu, bo kiedyś właśnie przez ten brak zaufania do siebie wydawało mi się, że jak mogę jeść wszystko, no to na pewno zaraz będę piła tej kawy za dużo i po prostu będę automatycznie po nią sięgać i cieszę się, że nie jestem już w tym miejscu, w którym byłam wcześniej, bo właśnie teraz po raz pierwszy podczas oczyszczania zrobiłam to totalnie po swojemu i też byłaś dla mnie dużą inspiracją i też mnie nie wiedziałam, że jakby to od, od zawsze sobie modyfikowałaś. Ale ja zaczęłam rzeczywiście y, zmieniać, pytać się siebie, na co mam czy rzeczywiście mam ochotę na jakieś zboże, czy może mam ochotę na więcej y, białka, a może chcę wypić więcej zupy, a może mam ochotę na jakiś olej o, o takim smaku, etc. Mhm. A może po prostu mam w domu coś innego i nie o to chodzi, żeby trzymać się jakichś konkretnych wytycznych, tylko po prostu być mniej więcej w jakiejś ramię, ale po prostu nie stresować się za bardzo tym procesem. I tak samo w drugą stronę, y, kiedy teraz jakby jestem po detoksie, to nadal y, nie wiem. Wzięłam kawałek, gryza pączka od mojego brata, bo byłam mega ciekawa, jak smakuje, ale przez to, że wiedziałam, że mogę sobie na tego pączka pozwolić, to właśnie nie zadam go całego, bo nawet nie chciałam go zjeść całego, tak? Czy. Znaczy, kilka dni po detoksie zrobiłam sobie kawę bezkofeinową i myślałam sobie o nie a co jeżeli teraz codziennie będę już sięgać po tę kawę bezkofeinową aż zacznę dosypywać kofeinę i wiesz i znowu jakieś takie karo ale przecież jak będziesz miała ochotę na kofeinę to sobie zrobisz kofeinę jeżeli zapytasz swojego ciała czego potrzebuje to ono ci podpowie I to ta życzliwość. tak i, i wiesz i takie poczucie że ja wiem mhm. że ja totalnie wiem i jeżeli kawa ma mi służyć to będę po nią sięgać z dobrego miejsca I ja wielokrotnie tak miałam że piłam kawę i myślałam sobie ej sobie to wcale mam na nią ochoty, no ale to też jest spoko, no nie, bo sobie testujemy, czy coś dla nas działa, czy nie i też uczymy się siebie. Ale na przykład ja sobie wczoraj zrobiłam kawę pięciu przemian bezkofeinową jakoś w ogóle mi nie podeszła. Była okropna, w ogóle była jakaś kwaśna i w ogóle stwierdziłam, że totalnie nie mam ochoty tego pić. Więc stwierdziłam, okej, okay, dobra, no to jest jakaś informacja dla mnie i dzisiaj pomyślałam sobie, mm, a może bym sobie, bo idziemy trochę później, mamy to nagranie, to może zrobię sobie takiego pysznego dikafa, który mi bardzo smakuje yy, i dam sobie chwilę i nie wypiłam tego decafa, bo myślałam mm -hmm. sobie, to nie jest to taka potrzeba rzeczywiście tego smaku i też tych jakości, które płyną z kawy, tylko totalnie była jakaś emocjonalna potrzeba, żeby sobie dać jakieś, nie wiem, coś przepysznego. I to też jest okej okay w pewnych sytuacjach, ale na przykład wypiłam sobie ziołowy napar, bo uznałam, że to mi zrobi lepiej, bo nie wiem, gardło mnie bolało rano, nie? Więc dla mnie ta życzliwość w sumie też jest tematem, no bo to zaufanie jest o tej życzliwości do siebie i właśnie tak jak mówisz też o, o, o tym, że nie jadłaś przez kilka dni, czy stosujesz jakieś bardziej wymagające protokoły, to, to co do mnie przychodzi, kiedy ja to słyszę, albo kiedy słyszę, że ludzie myślą sobie też to zrobię, to jest właśnie zadając sobie pytania, czemu to robisz, jakby dla, czy, dlaczego tobie to jest potrzebne, jakby dlaczego chcesz przejść przez ten proces, czy to naprawdę płynie gdzieś tam z ciebie, z dobrego miejsca, czy właśnie może dlatego, że widzisz, że za tym idzie znowu jakaś forma tutaj kontroli, nie? Kiedyś na pewno była to forma kontroli, sprawdzania siebie i wchodzenia na jakieś takie wyższe um, potrzeby, um, takich granicznych doświadczeń, po prostu, takich ekstremalnych doświadczeń, bo to nie jest też tak, że jakby głodówki są um, dla mnie. Zresztą nie lubię tego słowa, bo to, to właśnie w zależności, jakiej wiesz, ma wy, wydźwięk to słowo, że ten post na wodzie. Dzisiaj dla mnie jest takim naprawdę leczniczym i takim też um, doświadczeniem o też samopoznaniu, ale też na pewno jest to związane po pierwsze z regulacją moich właśnie emocji, z Wieloletnią pracą nad różnymi uzależnieniami, tak, i zrozumieniem w ogóle tego mechanizmu, dlaczego sięgałam na przykład kiedyś po jedzenie albo dlaczego byłam pracocholiczką i tak dalej. bo to jest bardzo podobny tak naprawdę mechanizm w ogóle we wszystkich holizmach i dlatego też dałam sobie czas na to, żeby Mieć to poczucie z, z wnętrza, że robię to po prostu jako kolejny etap samopoznania i takiego wyjścia właśnie na głębszy poziom. I Zgromadzenie dla mnie też wiedzy na temat tego, co to robi pod względem, wiesz, biologicznym, jakie procesy zachodzą. W dzisiejszym świecie już mamy bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ja, jak zaczynałam w ogóle jakiekolwiek oczyszczania tam, kilkanaście lat temu, to ta wiedza była po prostu zdecydowanie mniejsza. Może nie wiem, nie trafiałam na odpowiednie źródła, tak, ale dzisiaj po prostu zrobiłam to też z takim wewnętrznym spokojem. I wiesz, i dałam sobie właśnie czas, o którym mówiłam, że przygotowywałam się do tych 72 godzin na wodzie 8 chyba czy 9 miesięcy. Więc to nie było na zasadzie a teraz sobie zrobię, tak? Oczywiście kilkanaście lat temu tak sobie robiłam. To nie znaczy, że zawsze byłam, wiesz, taka mądra i oświecona, a wciąż nie jestem, ale po prostu ten wewnętrzny spokój i ten kontakt z ciałem, kontakt z własnymi potrzebami na tym etapie i ta chęć spróbowania, zobaczymy, co się wydarzy, czy ja jestem gotowa, czy ten mój cykl. Układ hormonalny, układ nerwowy, które są połączone ze sobą, jest w ogóle gotowy na takie doświadczenie, które może być dużym stresem. Tak, bo tak, co powiedziałam na samym początku, nawet odstawienie tej kawy czy odstawienie w ogóle rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, jest naprawdę dużym stresem. Więc podeszłam do tego tak wielowymiarowo, z taką właśnie życzliwością, szczerością i z takim, wiesz, no właśnie budując ten kontakt ze sobą, czy ja to robię, żeby wejść w tą kontrolę czy żeby po prostu stworzyć sobie znowu jeszcze lepsze warunki do tego, żeby mój organizm mógł się po prostu wyregulować, wyregulować, żeby mógł, wiesz, jakby być w tym procesie uzdrawiania, bo to jest dla mnie też coś takiego, co się dzieje też od kilkunastu lat, jak jestem na ścieżce praktyki jogi i w ogóle w nurcie, czy ajurwedy, medycyny chińskiej, czy w ogóle naturoterapii, że my nie doceniamy mądrości naszego organizmu i dla mnie te wszystkie... Sposoby, wszystkie doświadczenia, które zdobyłam przez te kilkanaście lat, są taką, wiesz, bazą tego, a z czego dzisiaj mogę po prostu sobie korzystać, tylko po drodze musiałam po prostu uporządkować pewne rzeczy, typu właśnie te wszystkie kwestie związane z przywiązaniem, to, że to było jakąś karą, nagrodą, to, że robiłam to właśnie, żeby przekraczać jakieś swoje granice. Dzisiaj robię to z głębokim, głębokim takim osadzeniem w sobie, czuję. Widzę po wynikach badań, po tym, jaką w ogóle mam, jakie mam samopoczucie, ale też jaką mam aurę w takim znaczeniu, że wiesz, widzę, jak na przykład ludzie reagują, tak? Że to nie jest tylko takie, odstawiłam jedzenie i tam się zmieniło, tylko że to jest cały proces po prostu, tak? To nie jest instant, to nie jest jakiś chwilowy stan, tylko to jest już czerpanie z tego doświadczenia, które sobie wiesz, przez te x lat po prostu nagromadzałam, nagromadzałam, tak zbierałam. I teraz mogę sobie z tego po prostu wyciągać. To jest taka wiesz, nie, nie chcę powiedzieć jesień życia, ale, ale czuję się w tym, wiesz, taka osadzona, czuję się w tym taka, jakby czuję się w tym dojrzała, że nie robię tego po prostu przez pryzmat jakiegoś po prostu, nie wiem. Mody, ktoś mi powiedział, tylko po prostu z tym poczuciem czucia. Co nie znaczy, że x lat temu, jak robiłam z poczucia, nie wiem, właśnie kontroli, mody i tak dalej, to było złe, bo tam na tamtym etapie życia było mi to potrzebne, mm. żeby znowu zebrać to doświadczenie. Dzisiaj wiem, że no już nie mogę sobie też pozwolić na takie przypadkowe stosowania różnych rzeczy, bo już mój układ, chociażby hormonalny, jest na innym poziomie, w innym wieku, więc znowu z życzliwością, szacunkiem do swojego ciała, wiesz, są etapy w życiu i ten. Okej, okay, mogę tu generalizować, ale powiedzmy, mając 20 czy 30 lat, możesz sobie jeszcze, wiesz, po prostu być w dysharmonii, ale już przychodzi, ja przynajmniej tak poczułam. I to było gdzieś w okolicy mojego 36 roku życia, jak zaczynała się jakaś taka wewnętrzna praca transformacja nad swoją świadomą kobiecością, że no już. Inny sposób, wiesz, rzeczy muszę dobierać, w inny sposób muszę sobie zacząć po prostu... Um gromadzić czy korzystać z tej, z tej wiedzy, tak, że już to, już jest inny etap w życiu i wciąż jestem taka, że, że wiesz, dochodzę zaraz do, do 40 roku życia i jakby czuję, że coś się zmienia, że to znowu jest o takim, może jeszcze nie czas na to, żeby to nazywać, ale czuję, że po prostu jest już inny etap życia, inny cykl życia, z innych, innymi narzędziami, innymi sposobami po prostu y, y, warto teraz popatrzeć na siebie. A dlaczego powiedziałeś, że Rozpoczynasz oczyszczanie z pierwszym dniem cyklu? Dlaczego to jest ważne? Wiesz, to ze względu na hormony. Ze względu na to, że po prostu też ostatnio po naszej pierwszej rozmowie sięgnęłam do takich notatek z 2015 roku, jak byłam na jednym z pierwszych kursów nauczycielskich, jeśli chodzi o jogę hormonalną. O. I to było, aż się uśmiałam, bo tam to było. Wiesz, w moich notatkach okay. i tak dalej to wszystko było, i to jest o tej takiej gotowości, nie? O tej gotowości, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, bardzo często. Oczywiście jest dużo nowej wiedzy, dużo nowych badań i tak dalej, ale e, że po prostu ja byłam na innym etapie życia, na innym etapie świadomości, innym etapie potrzeb. I e, jak to przeczytałam, to stwierdziłam, że po prostu. Przyszedł taki moment, kiedy właśnie w zeszłym roku, jak zaczęłam się bardziej zagłębiać w tematy związane ze, stami, ze stanami zapalnymi i właśnie z taką cyklicznością związaną właśnie z układem hormonalnym, że to była dla mnie też to był sygnał, Zresztą dla mnie wszystkie informacje, które wypływają z ciała, czy jakiekolwiek, wiesz, związane z, z bólem, z jakąś dysfunkcją, z ze stanem naszej cery, z kwestiami związanymi, nie wiem, z naszym trawieniem, wypróżnianiem i tak dalej i tak dalej. To są po prostu takie bezcenne informacje, tak. które po prostu dają nam, wiesz, instrukcję typu jaką ścieżką podążać, tak? I ten zeszły rok, jak rzeczywiście zaczęłam się bardzo, bardzo interesować swoim układem hormonalnym. Mm. Dał mi właśnie narzędzia na temat tego, żeby zacząć po prostu interesować się cyklem miesięcznym i dostosowywać, czy praktykę, czy właśnie sposób odżywiania do tego, co się dzieje w, w moim organizmie. No bo jak wiemy, nasz organizm ma po prostu, nasz w sensie mówię tutaj o, o organizmie kobiet, zupełnie inny układ hormonalny, czy w sensie inaczej funkcjonujemy niż, niż mężczyźni, a i mamy znowu więcej danych, więcej informacji na temat tego, żeby zobaczyć: OK, w pierwszej fazie cyklu warto zwrócić uwagę na to, w drugiej fazie cyklu na to i tak dalej. I znowu wracając, jakby dzisiaj. Też dużo się o tym mówi, tak? Jakby myślę, że też nie przez przypadek się na ten temat spotykamy i rozmawiamy i widać to, powstają nowe książki, nowe informacje na ten temat, coraz częściej się o tym mówi i to jest super, tak jak się mówi na przykład o menopauzie, mhm. wiesz, to są takie rzeczy zaczynają być rzeczy bardzo dostępne. I znowu jak wróciłam do tych swoich notatek sprzed 10 lat, no to w, akurat byłam wtedy na, w szkole dietetyki medycyny chińskiej i dokładnie to samo było i wiesz, miałam takie a to znaczy, że to jest moja do badania. Dokładnie, tylko to jest po prostu coś, na co ja teraz mam fokus, na, na, na co jestem moja uwaga jest skierowana i na co mam przestrzeń. I to w ogóle tyczy się według mnie nie tylko. Um, ty, ty, tyczy się wszystkiego. I tyczy się tego tej właśnie cykliczności, na jakim etapie życia jesteśmy, tak? I e, super, że dzisiaj dziewczyny, które mają 20 parę lat, tak, jakby mogą już mieć te. Tą wiedzę, ja tego mając 20 parę lat. Widzisz nie to, że nie miałam, bo miałam tylko po prostu może, nie byłam gotowa na to, żeby to przyjąć. Musiałam inne rzeczy poogarniać, tak. mówiąc kolokwialnie, tak? I tyle może są takie kobiety, które nie wiem, są w moim wieku dzisiaj, a te 15 lat temu miały dostęp do tej wiedzy i już korzystały? Nie wiem. No, nie znam takich tak. osób, szczerze mówiąc, ale nie mówię, że tak nie ma. Natomiast jakby świat, w którym żyjemy, dynamika, energia życia, w którym jesteśmy, też sprawia, że pewne rzeczy są bardziej mniej dostępne. Tak, tak ale właśnie to też przyszło mi do głowy, że żyjemy w czasach, gdzie te tematy po prostu, no, chcąc, nie chcąc, musiały wyjść na powierzchnię, mm -hmm. bo bardzo dużo rzeczy nie zadziałało. I tak jak wymieniłaś objawy, takie jak, nie wiem, właśnie problemy z trawieniem, czy z cerą, czy wszelkiego rodzaju zaburzenia na przykład autoimmunologiczne, no różnego rodzaju dolegliwości, z którymi mierzą się kobiety, do tego sposoby działania, które są rekomendowane w przeróżnych książkach, tak jak rozwijałyśmy ostatnio, jako rozwiązania dla wszystkich, czy związane z jedzeniem, czy z różnego rodzaju jakimiś praktykami, czy ćwiczeniem i, i manipulacją swoją codzienną rutyną. jednak nie sprawdziły się. Ja to widzę po sobie i nie wiem, czy u ciebie też to tak, czy ty to sobie tak podsumowujesz u siebie, ale na pewno ja mam takie poczucie, że zrobiłam wszystko i miałam już po prostu, wiesz, perfekcyjną rutynę, jeśli chodzi o to, jak książkowo jest rekomendowane żyć zdrowo, ale nadal miałam, wiesz, wzdęty brzuch, yy, jedząc fantastycznie, miałam problemy z cerą, yy, miałam yy, nie wiem, co ja tam już, już zapomniałam, to było dawno, już teraz czuję się świetnie, e, ale, ale nie czułam się dobrze yy, i zastanawiałam się, o co chodzi, skoro robię wszystko książkowo, to jakby nie wiem, jak, czują się, jak czuje się reszta świata, ale jednocześnie mam wrażenie, że w kontekście właśnie zdrowia kobiet poznajemy, mamy coraz to nowe takie fale mm, diagnoz na różnego rodzaju schorzenia, na które właśnie zgodnie z takim zachodnim podejściem szukamy remediów w sensie jakiejś farmakologii, która też czasami oczywiście jest zasadna, ale doszliśmy trochę do takiego miejsca, no gdzie to właśnie, tak jak powiedziałam, już. Nie działa. I ja pamiętam, że jak dzieliłam się z tobą moimi różnymi objawami i, i, i tym, z czym się mierzę, to pamiętam, że, no właśnie, to było w takim razie w zeszłym roku. Zaczął pojawiać się w naszych rozmowach właśnie ten temat cyklu miesięcznego, temat postów, i dla mnie brzmiało to bardzo enigmatycznie na początku, i dopiero no, kilka miesięcy temu jakoś przemówiły do mnie te wszystkie informacje, chociaż jeszcze powiem Ci, na początku lata jakby szłam tą taką klasyczną ścieżką, że okej, okay, będę musiała możliwe, że coś zmienić właśnie w swojej diecie, czy w swojej suplementacji, czy w swoich ćwiczeniach, nie wiem, wyciszyć sobie, popracować nad wysokim kortyzolem i tak dalej, ale ten element cykliczności doszedł u mnie na przykład bardzo niedawno i dlatego jestem ciekawa, czy byłam ciekawa, jak w sumie mi odpowiedziałaś, że właśnie biorąc pod uwagę, że jesteś na tej ścieżce jogowej od lat i tam jest ten element cykliczności, czy nawet na, na jakichś naszych wspólnych praktykach, jakby Mam u ciebie na zajęciach, to podkreślałaś, że nie wiem, kobiety w menstruacji robią to, yy, pozostałe robią to, więc jak ja wiedziałam, że ten, ten cykl jest u ciebie honorowany w twojej praktyce, ale jednocześnie też mam poczucie, że wprowadziłaś to tak w stu w swoje życie, właśnie na każdej płaszczyźnie, dopiero niedawno. Mhm. Więc jestem ciekawa, w jakie obszary przede wszystkim weszło to życie zgodnie z. Twoim swoim cyklem miesięcznym i, i kultywujesz to po prostu. No, Trzymaj to pytanie. Pamiętaj Przitrzyma. o nim, bo ja mam trzy wątki, które myślę. Tak myślałam, pojawiły. że się strzałki zrobiłem w głowie. <noise> Więc, wiesz, a, a nasze rozmowy dygresja po prostu gonili dygresję. E, pierwszy temat jest związany z tym, z taką szczerością wobec siebie, czy ja na pewno zrobiłam wszystko, że, żeby poczuć się lepiej. Bo ja nie mam do końca takiego poczucia, i dopiero rzeczywiście ostatnio, na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat, tak wiesz, patrząc prosto w lustro, zadałam sobie pytanie, czy rzeczywiście zrobiłam wszystko, żeby się poczuć lepiej. I oczywiście na każdym etapie życia to jest, wiesz, ten próg jest gdzieś indziej, tak? Tylko mówię o takiej szczerości, że. Ona się dla mnie też bardzo łączy z kontrolą. To jest mój też temat, wiesz, w sumie od, od prawie że zawsze i nad kontrolą. A kontrola lubi jakiś schemat, lubi wiesz, efekty, szybkie efekty, tak? że zrobiłam to, 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 to i to nie działa, sorry. Czyli zrobiłam wszystko z listy. Zrobiłam wszystko z listy, nie działa, tak? <noise> Dobre. I tu jest taki aspekt związany z emocjami, o którym też niejednokrotnie rozmawiałyśmy i też który ja odkryłam stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu, w sensie w ogóle obszar regulacji emocjonalnej i też właśnie tej szczerości wobec siebie, bo to, że wiedziałam, wiesz, jak funkcjonuje mniej więcej człowiek i od strony anatomicznej, fizjologicznej i tak dalej, ze względu też na taką ciekawość moją właśnie związaną z zawodem, który wykonuję, to jest jedno, ale jak to zaczęłam stosować wobec siebie, z jaką właśnie tą życzliwością, szczerością, to jest w ogóle jakby oddzielny temat. Więc... Nie ma gotowego scenariusza i cieszę się, że o tym też jest tutaj przestrzeń, żebyśmy o tym gdzieś tam to zaznaczyły. Mi się pojawia pojawia mi się zacisk w ciele, jak słyszę o jakimś poradniku typu zrób pięć kroków i. Wydarzy mhm. się coś tam, albo zrób jakąś pozycję w wiodze, i na pewno poczujesz to coś tam. jest oddawanie, znowu oddawanie jakby tej przyjemności komuś innemu. Dokładnie nie? tak. I to jest to, co się praktykuje wciąż, myślę, że nie tylko w naszej szerokości geograficznej, czyli to odcięcie od własnego czucia, odcięcie od tego, że my jesteśmy tym ekspertem dla siebie, tak? To, czego my fizycznie nie jesteśmy do tej pory uczeni na etapie edukacji. I to co możemy zacząć robić jako już dorosłe osoby, albo nawet wcześniej ucząc swoje nie wiem dzieci, bliskich i tak dalej, czyli ufać sobie, ufać tym hmm. swoim instynktom, ufać temu, że okej, okay, jest jakiś system, nawet właśnie w oparciu o jakąś książkę, jeśli mówimy o cykliczności i tam jest od A do Z po prostu napisane co masz robić, ale najważniejszą jakby nakładką na tym taką wiesz soczewką, to jest to moje doświadczenie, to jest ten mój unikatowy zbiór Dena, doświadczeń, możliwości, tego jak ja pracuję, jakie mam życie, jak ja się reguluję. Wiesz, szereg, szereg rzeczy. I my bardzo często nie bierzemy tego, zazwyczaj nie bierzemy tego pod uwagę, tylko szukamy gotowych rozwiązań. Dlatego mówię tutaj o tej kontroli nad kontroli, bo ja też to mam. Więc to nie jest coś, że ty to masz, czy ktoś to ma. My po prostu żyjemy w takim świecie i trzeba też to uznać. I według mnie też y, znaleźć na to przestrzeń, żeby się temu przyjrzeć, że to nie jest na zasadzie: zrobię tak, 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 pani doktor, czy ktoś tam mi powiedziała, i nie działa. Mhm. I to jest jej odpowiedzialność. Nie, to jest właśnie to, że jakby życie, to jest, życie jest cudem, tak? My jesteśmy cudem, ludzkie ciało jest cudem, nasz organizm, tak, nasz umysł, nasza dusza i tak dalej. Więc to jest trochę o tym, że nie da się, wiesz, tego skontrolować do końca. I trzeba być właśnie, dlatego uważam, że praktyka jogi i w ogóle praktyka uważności mi uratowała życie i wciąż ratuje, w sensie jakby, wiesz, pozwala żyć w pełni i odkrywać, że dzięki tym narzędziom po prostu mam umiejętności do tego, żeby poznawać siebie w różnych obszarach, w różnych, wiesz, sytuacjach, tak? I że nie szukam już gotowego rozwiązania, nawet jeśli to jest dane mi przez jakiś autorytet w postaci, nie wiem, doktora kogoś i tak dalej. To jest mega istotne, ale wciąż jakby najważniejsze jest to, czego ja doświadczam i tego ja na przykład zaczęłam się uczyć te tak kilkanaście lat temu w jodze i to pogłębiam i za to mam olbrzymi szacunek do jogi, że te pierwsze... Pierwsze w ogóle fundamenty jogi to nie jest asana, to nie jest ta praktyka fizyczna, to nie jest ta elastyczność, to nie jest to, że wiesz, pracuję z jakimś lękiem, albo z odwagą, albo z oddechem, tylko to są jamy i jamy. Czyli w ogóle fundamenty tego, pierwsza jama to jest achimsa, czyli krzywdzenie. i to nie dotyczy tego, czy jemy mięso, czy nie jemy mięsa. Wiesz, oczywiście teraz spłaszczam to tak bardzo, tylko tego, czy krzywdzę siebie. Życzliwość. Życzliwość, nie? I dlatego myślę, że fajne jest to, co mi mówisz, jaki dajesz mi, wiesz, jaką informację zwrotną, że znamy się też przez już x lat, mamy bliski kontakt i ty widzisz tą zmianę, nie? I to jest też fajne, że, że właśnie to jest piękne w życiu i w cykliczności, że jak my się tylko na to otworzymy, to naprawdę dużo rzeczy możemy po prostu zobaczyć, że nie ma nic stałego w życiu. Ale myślę, że powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że tak, zrobiłam wszystko, co ktoś mi powiedział, że zadziała. Ale nie zrobiłam wszystkiego, stojąc ze sobą w prawdzie, co czuję, co ja czuję. No i to że jest moje, cholernie trudne. Że moje ciało potrzebuje. Tak. I to jest cholernie trudne i to jest ten aspekt, którego myślę znowu, kulturowo, społecznie, edukacyjnie, rodzinnie nie jesteśmy nauczeni, ale możemy zacząć się uczyć tego i mega tego po prostu polecam, bo to jest po prostu ta największa przemiana. Czyli ta odpowiedzialność za siebie. Że nie zrzucam już winy, że ktoś mi powiedział, nie powiedział, tak? Tylko po prostu co ja czuję, że największym, najlepszym barometrem jest moje ciało. I oczywiście jasne, ale jak zacząć? Jest szereg sposobów, tak? I znowu, ja nie jestem osobą, i etyka mojej pracy, czy to w dietetyce, w naturoterapii, w jodze, w medytacji, nie pozwala mi powiedzieć, zrób to, 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 to i to. To na pewno pomoże. Oczywiście staram się inspirować, staram się dawać różne jakieś wskazówki, ale cały czas tą uwagą na zasadzie obserwuj, obserwuj, mów, pisz, dziel się tym, co ci to robi po prostu. I to jest cholernie trudne, bo znowu w naszym świecie nie jesteśmy tego uczeni. I wiesz, i to może przytłoczyć nawet. Myślę, że nie jedną osobę to przytłoczyło, tak? No tak. bo my szukamy właśnie pod wpływem tej kontroli tych gotowych rozwiązań, tylko że one. Zazwyczaj nie działają. Myślę, że to jest mega trudne. Wiesz dlaczego? Też dla wielu osób, bo i ty i ja bardzo się interesujemy tymi tematami. Ja myślę sobie, że oczywiście kwestia pójścia drogą edukacji i zbierania wiedzy jest dobra, ale też może być zgubna, bo wiadomo, że zaczynamy uważać, że czyjeś słowo jest naszym, na, naszymi poglądami można się w tym też zagubić. Ale w sytuacji, w której rzeczywiście to jest jakaś Twoja zajawka i obracasz się w tym kręgu i śledzisz to z zaciekawieniem przez lata, jest to. W cudzysłowie łatwiejsze yy, stworzyć sobie jakiś taki fundament wiedzy i potem, nie wiem, wybierać sobie może narzędzia, które chcemy przetestować i jakoś za tym podążać. Natomiast osoby, które rzeczywiście po prostu chciałyby się poczuć lepiej, a realnie nie chcą się aż tak bardzo w to zagłębiać i to ich nie interesuje, mogą czuć, że są po prostu w jakimś kompletnym chaosie informacyjnym i chcieliby, żeby ktoś w końcu powiedział coś, co jest spójne, bo rzeczywiście narracja, yy, którą mamy w mediach, jest mocno, yy, nie wiem, Y, pogubiona i jakby słyszymy różne informacje, które mogą być potencjalnie sprzeczne, i chyba do tego nawiązałyśmy ostatnio, ale nic w tym dziwnego, że te informacje są sprzeczne, bo wiele narzędzi, które jest udowodnione naukowo, że działają, działają, ale w różnych momentach życia, w różnym momencie miesiąca, na różną osobę o innej porze z innym stylem życia, nie? Więc jakby żadna z tych rzeczy nie jest z założenia zła albo z założenia dobra, tylko wszystko zależy z tego, jak z tego korzystamy, i rozumiem, że po prostu. Ilość I tego, jak stawiamy siebie, to co powiedziałam o detoksie, nie? że tak. ja w, głęboko w to wierzę, że jeśli narzędzia są na pierwszym miejscu, a później my jesteśmy, tak? czyli ta korelacja jest odwrócona, czyli nasze potrzeby są na pierwszym miejscu, rozpoznanie, ja to zawsze nazywam też takim właśnie tematem rozpoznania, czyli czy ja w ogóle mam gotowość na to, żeby dzisiaj, w tym momencie życia, w którym jestem, odstawiać na przykład jakieś rzeczy. Albo właśnie robić, nie wiem, detoks, albo, nie wiem, zmieniać miejsce zamieszkania, albo wiesz. I oczywiście nie da się wszystkiego skontrolować, zaplanować. Często rzeczy się dzieją totalnie wywrotowo i tak dalej. No ale to jest właśnie też o tym, że jak zdobędziemy to, tą wiedzę, zgromadzimy tą wiedzę, to później szybciej ta tak. rezydencja jest po prostu taka, że my jesteśmy w stanie szybciej wrócić do tego balansu. Tak, to tak. jest o tym, więc pewne etapy życia są o tym, żeby podejmować różne decyzje. Um, znaczy każdy etap życia jest o tym, żeby podejmować i takie, i takie decyzje, w sensie i błędne, i, nie, i, i, i właściwe, i tak dalej, bo to też buduje nam taki dostęp do tego, że po prostu nie ma złych decyzji. Tak, tak? to jest to nasze doświadczenie. Mhm. A nie, wiesz, tak. ten cały koncept poczucia winy, tego też, co, co ruszyłyśmy z takiego po prostu życia w jakimś cały czas napięciu i tak dalej. Nie, no życie jest od tego, żeby podejmować tę de 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 decyzję. Nawet napić się tej kawy, nawet w trakcie detoksu. Tak, Hello! I, no, ale właśnie, nawet tylko mam... wtedy będziesz wiedziała, czy to Ci służy, czy nie. Na waszą odpowiedzialność, moi drodzy. Tak. Ja pierwszy dzień po detoksie <laughs> też kiedyś wypiłam wino i bardzo się żałowałam i więcej tak nie zrobię. Ale na przykład, właśnie też detoksowy przykład, który ja mam, to to, że miałam bardzo, bardzo wymagający energetycznie dzień, bardzo długi, gdzie byłam na detoksie w trybie zupnym i wiem, że byłam totalnie też jakby niedożywiona, jeśli chodzi o to, ile z siebie wygenerowałam. I wypiłam rosół wieczorem przed pójściem spać. Mimo, że on nie jest wpisany w ten okresowy rozkład jazdy, to ja wiedziałam, że po prostu moje ciało mówi, dziewczyno, jesteś wykończona. Pi. No, ten to ten aspekt też emocjonalny, który medycyna chińska bardzo podkreśla, tak, że możemy jeść naprawdę śmieciowe jedzenie, ale jeśli zaczniemy, wiesz, przyjrzymy się temu z jaką energią, tak, są przecież osoby, które nie wiem palą papierosy, nie wiem jedzą słabo i tak dalej, a ich wyniki badań tak. po prostu mówią zupełnie, tak. i to absolutnie nie jest reklama tego, żeby zacząć palić, bo wiemy, co robią papierosy. Dzisiaj znowu mamy szereg badań na ten temat, albo jest wiele po prostu informacji. Pytanie, po co my to robimy, wiesz, to jest tak. cały czas to zadawanie sobie pytań, to jest to nauczenie się, dialogowanie, komunikacja ze sobą, co jest znowu um, no, takim dla mnie przywilejem w tym życiu. I dlatego mam taką wewnętrzną misję, żeby po pierwsze robić to dla siebie i inspirować do innych, że no, żyję w, wciąż w wolnym kraju, mam takie możliwości, mam taką sposobność, mam tyle energii, dbam o siebie, wiesz, żeby po prostu pokazywać, że, że można inaczej. Tak, ale powiedziałaś też taką bardzo ważną rzecz yy, parę minut temu, że te sygnały, które my dostajemy od naszego organizmu, yy, które często nas frustrują, yy, denerwują, chcemy, żeby to... Mam na myśli jakieś symptomy zdrowotne, nie? Że jakby nie chcę mieć zdętego brzucha, albo nie chcę, żeby moja sera tak wyglądała, albo nie chcę mieć mało energii. Jakby my się wkurzamy na nasze ciało, chcemy, żeby ktoś nam powiedział, jakby, jak poczuć się lepiej, zamiast spojrzeć na to na zasadzie... Okej, okay, jakby te emocje też mają prawo wyjść na powierzchnię, to nie tak, żeby teraz udawać, że się czujemy fantastycznie, ale pomyśleć sobie, nasze ciało nam próbuje coś przekazać, i na przykład ja wiem, że bardzo możliwe, że gdyby nie to, że realnie moje sygnały z ciała były tak widoczne, ja bym je prędzej zbagatelizowała. A w momencie, kiedy masz coś na twarzy albo czujesz się mega niekomfortowo w swoim ciele, no to ten czynnik, zewnętrzny, motywuje cię, żeby się przyjrzeć temu, co jest w środku. I teraz mi się przypomniało jakby, z czym, z czym ja miałam problem, co było głównym powodem, dla którego postanowiłam, że jakby od tego lata jakby zaczynam taką swoją drogę y, zdrowia, co wiem, że właśnie może brzmieć w ogóle dziwnie, kiedy jestem osobą, która promuje zdrowy styl życia i mówi o tym non stop. Jakby ja czułam, że dopiero no tak, teraz... Ale to jest jakiś kolejny etap, tak? To jest to pogłębienie tak, po prostu tak. tego y, życia w zgodzie z, z, tak, ze zdrowiem Tak, ale to, to świadczy o tym, że ja sama miałam jakieś takie poczucie mm -hmm. w sobie, że, że jak, jak to ja mam... Mam się przystać do tego, jakby wydawało mi się, że wszystko wiem i że wszystko robię tak, jak należy. I dla mnie tym symptomem, który najbardziej mnie zaniepokoił, to były moje nieregularne właśnie cykle. To kiedy ja nagle straciłam miesiączkę, nie wiedząc czemu, wiesz, po, po powrocie z wyjazdu i stwierdziłam, dobra, to już jest sygnał od młodego ciała, którego jedynym fizjologicznym zadaniem, mówię totalnie o kontekście właśnie biologicznym jest. Rozmnażanie, moje ciało mówi mi, że w tym momencie jest do tego niezdolne z jakiegoś powodu, czyli no, nie jesteś w dobrej formie, karo, warto się temu przyjrzeć. I wtedy, jakby rozpocząłam cały mój proces, czy właśnie badań, konsultacji, też medycyny funkcjonalnej i tak dalej, i tak dalej, no i zdałam sobie sprawę, oczywiście, że u podłoża tego wszystkiego leży dysbalans w moich hormonach. Yy, I nadal wydaje mi się, że jestem na tej drodze, ale w momencie, kiedy zaczęłam zgłębiać ten temat, odkryłam, że kobiet, które skarżą się na podobne objawy i dolegliwości, są tysiące, jak nie miliony. I nagle w internecie moim, w mojej bańce, gdzieś tam zdrowotnej, wellnessowej, światowej, to jest najgorętszy temat, kiedy właśnie mnóstwo kobiet zdało sobie sprawę, że okej, okay, to może moje superintensywne ćwiczenia o poranku nie są aż takie dobre, a może moje poszczenie każdego dnia nie jest wcale mi nie służy. Potem się okazało, że oczywiście tutaj chodzi głównie, że oczywiście ja generalizuję, nie wiem w sumie, jakie są statystyki, ale wydaje mi się, że w świecie, który jest tak przeboścowany, tak przepracowany, tak, ym, mamy tak intensywny tryb życia, gdzie my, kobiety, też chcemy być na najwyższych obrotach przez cały rok, przez cały miesiąc. Największy problem mamy jednak z naszym progesteronem, czyli z tą drugą fazą cyklu, kiedy właśnie powinniśmy sobie trochę bardziej odpuścić. I zbieranie tej wiedzy było dla mnie tak odkrywcze, i właśnie pomyślałam sobie wtedy, dlaczego nie mówią nam tego w szkole, dlaczego kiedy wchodzisz w Kobiecość, nikt ci nie mówi, że potrzebujesz specjalnego traktowania siebie na przeróżnych etapach swojego miesiąca i potem też swojego życia, no bo znowu, inne, o czym innym są te lata rozrodcze, o czym innym są kolejne fazy, w które wchodzimy. Więc teraz wracam do mojego pytania: jakby w jakie obszary wchodzi to życie w zgodzie z naszym cyklem kobiecym? We wszystkie. No to mamy co robić. We wszystkie. I to, co, do czego chciałabym nawiązać i od czego, bo myślę, że jeśli mamy dać jakąś pigułkę, taką w sensie, że rzeczywiście od czego zacząć, bo tej informacji pigułka, jest lub, lub, dużo. Lubię tak to, nie napisałaś, a wiesz, ja też <laughs> ja y, Uważam, że to jest y, wiele osób stoi na takim progu, na zasadzie, no ale co mam z tym zrobić? Tak. Jak zacząć? No tak, tak, pigułka no bo jest to potrzebne. jest po ja prostu, wskazam. to przyjrzeć się temu, jak wygląda menstruacja. To jest Słuchajcie, dziewczyny, ale nie tylko dziewczyny, bo to jest też bardzo cenna informacja dla mężczyzn, tak? Bo uważam, że też wiedza na temat nas nawzajem też jakby jest potrzebna. Ja mam przynajmniej takie podejście. Um, czyli informacja wynikająca z tego, jak przechodzę okres, czy go w ogóle mam. Tak, bo na przykład jest taki, to mnie też bardzo zaskoczyło w którymś momencie, jak zaczęłam mówić więcej o cykliczności, też w szczególności na warsztatach, na zajęciach indywidualnych, na sesjach swoich, ale ja mam jakąś tam terapię hormonalną, więc ja nawet nie wiem, kiedy mam okres albo ja nie mam, nie menstruuję. To nie znaczy, że nie jesteś w cyklu. Tak? Mhm. To jest bardzo cenna informacja i też cenna informacja, że właśnie jest jakaś nierównowaga. I warto się temu przyjrzeć, tak? To, czy mamy mm, jakiekolwiek doświadczenia na bazie w ogóle życia całego, tak? No, tą menstruację dostajemy dość wcześnie, tak? Okej, okay. Też jest to jakaś tam wi wiadomo, granica, e, jak, jak, jakiś przedział czasowy, ale jak już mamy nawet 20 par lat, czy 30 par lat, już nie mówiąc 40 i tak dalej, no to mamy naprawdę skąd czerpać życia. wiedzę, tak? tak? Czerpać z, z tego doświadczenia, czyli z tej informacji, która po prostu wypływa prosto z naszego ciała. Tak? Czyli tutaj nie musimy mieć jakiegoś nie wiadomo, jakiego czucia siebie i jakiego tam po prostu kontaktu mhm. ze no sobą. masz, masz dane. Po masz prostu. dane. Po prostu masz dane. I to jest coś, co mnie bardzo przyciągnęło do wszystkich wschodnich mm, medycyn. Takich, wiesz, medycynę pożywienia, energii i tak dalej, że diagnoza jest złożona, czyli po prostu patrzysz na zasadzie, jak wygląda Twoja cera, jak wyglądają te wszystkie właśnie układy, to co mówiłam, trawienie, wydalanie i tak dalej, jak śpisz. Moja nauczycielka, ostatnio na zjeździe terapeutycznym, powiedziała, że sen jest najfantastyczniejszą praktyką duchową. Mamy cudownie to słyszeć. Cudownie to Myś słyszeć. Ale wiesz, jakość naszego snu, bo też na przykład są osoby, które bardzo dużo śpią, ale to też nie jest, wiesz, znowu balans, tak? Harmonia, tak? Czyli czy wstajesz i jesteś zregenerowana? Jak śpisz, czy w każdym miejscu dobrze śpisz, czy właśnie w każdej fazie cyklu dobrze śpisz? To jest też bardzo ciekawe, jak ja zaczęłam to zgłębiać. okazało się, że to zupełnie każda faza cyklu jest o innej jakości snu. Tak? Więc i innej fazie regeneracji w ogóle. I na przykład to, co mnie bardzo ujęło też w życiu z cyklem, to to, że jak zaczęłam rzeczywiście zagłębiać temat układu hormonalnego i jak on bardzo jest połączony z układem nerwowym, a jak my bardzo nie umiemy odpoczywać, no to to jest, wiesz, to jest takie bardzo proste równanie. Nie umiesz odpoczywać. Masz jakąś nierównowagę hormonalną? Oczywiście to jest taka moja teza, mhm, wiesz. Świetnie. To jest moja teza na moje całe życie. No ale, ale umówmy się. No, ja, na przykład, jak sobie spojrzałam na swoje życie wstecz, gdzie przez 7 lat cierpiałam na bezsenność. Z różnych względów i ze względów na tryb życia, ale też ze względu na różne predyspozycje, na brak wiedzy, brak świadomości i tak i też jakąś właśnie nierównowagę na poziomie witamin, minerałów, hormonalnie i tak to okazało się, że nikt mi wtedy, te kilkanaście lat temu, jeszcze nie byłam na ścieżce, wiesz, jogowej, nie powiedział: zajmij się snem. Mhm. I nie mam żalu, nie mam wiesz, jakiegoś po prostu o zły lekarz, tak? Tylko po prostu no, taki był etap. Ja na takich lekarzy wtedy trafiłam, i jakby dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, i po prostu mam znowu większą wiedzę. Przeżyłam X lat z różnymi właśnie doświadczeniami deprywacji snu, i wiem, jak to jest, i wiem, jak też moje życie wygląda, kiedy dobrze śpię. Wiem, jak mój dzień wygląda, kiedy dobrze śpię. Tak? A znowu to są te fundamenty, tak? to jest to, o czym rozmawiamy o jedzeniu, ale często ten sen, super, że w dzisiejszym świecie dużo się o tym mówi, tylko znowu są ręką na sercu. Czy ja dbam o mój sen? Wiesz, czy zrobiłam wszystko, żeby zadbać o jakość mojego snu? Ostatnio miałam taką sesję mentoringową. Z dziewczyną, która <noise> to było bardzo, bardzo ciekawe, bo ona sobie nie wyobrażała, że może pójść, bo zadała mi pytanie, o której chodzę spać, 21:30 mniej więcej. A, I po prostu zrobiła olbrzymie oczy, że ona chodzi tam po północy, pierwsza, nawet druga, i że ona w ogóle sobie nie wyobraża tego. I oczywiście wstaje zmęczona i tak dalej, żeby tak zrobić. Ja mówię, to spróbuj dzisiaj. No i spróbowała, i poszła to od jej 21.30. Obudziła się sama o 6.00. I była szczęśliwa. Była zmęczona, bo to też nie jest tak, że znowu to nie jest o oczekiwanie, tak. że po tym jednym po prostu przestawieniu jakiejś zmianie nawyku, nawet czy tam czynności, po prostu świat się zmieni, bo tak nie będzie. Ale dała sobie możliwość sprawdzenia, a my nie dajemy sobie możliwości sprawdzenia typu, co się wydarzy. Co by musiało się wydarzyć? Moje ulubione ćwiczenie coachingowe. Co by musiało się wydarzyć, żebym przestała myśleć o sobie w ten sposób? Albo co by musiało się wydarzyć, żebym wypiła dwie szklanki więcej wody? Albo co by, i tak wiesz, za każdym razem, dzisiaj 2%, jutro, za tydzień znowu coś nowego, czy też takie, wiesz, sprawdzanie siebie, tylko znowu w tym takim, co mówisz, przebodźcowanym świecie i tak dalej, my musimy być bardzo uważni na to bo tych ilości narzędzi, możliwości i tak dalej, jest naprawdę po kokardę. I nie da się, mój miałam takiej nie wiem czy ci to mówiłam, że e, jeden z takich pierwszych moich coachingów, na jednej z pierwszych sesji wiele lat temu, miałam takie e, e, jakieś tam plany rozpisane, co chcę zrobić i w ogóle i ten mój coach powiedział, musisz się z tym pogodzić, że 60% rzeczy nie zrobisz. Okay. I miałam takie, ale jak to? Mówi, czyli musisz się nauczyć wybierać te rzeczy, które ci naprawdę będą służyć i na których naprawdę chcesz się skupić. I to znowu jest o tym, że życie jest względnie krótkie. Oczywiście kwestia czasu jest tutaj kolejną rzeczą, że warto sobie to przerobić w głowie, jak my w ogóle patrzymy na czas. Ale jeśli zaczynamy znowu siebie stawiać na pierwszym miejscu, i to wszystko, co wokół się dzieje, i wybo wybory też są po to, żeby nam to służyło, to nagle się okazuje, że. Możemy zadbać o ten nasz wewnętrzny dobrostan. No właśnie, bo w sumie mogłybyśmy sobie zadać takie szersze pytanie, dlaczego miałybyśmy chcieć żyć w zgodzie z cyklem i wyregulować swoje hormony, żeby po prostu poczuć się lepiej, żeby zmniejszyć objawy jakiejś dolegliwości, które mamy, czy właśnie za... nie wiem, to nie jest dobre słowo, ale skupić się na przyczynie tego, że możemy mieć właśnie jakieś problemy, czy z nastrojem, czy z naszym ciałem, czy z trawieniem, czy z i tak dalej, i tak dalej. Jakby, czy nie... Zastanawiam się po prostu, czy nie potrzebujemy w ogóle najpierw zacząć od tego, jakby po co nam jest wkładanie tej uwagi i pracy w to, żeby rzeczywiście to życie sobie trochę przemeblować. To jest bardzo ciekawe pytanie ale taka sama odpowiedź mi się pojawia, jak przy wszystkich w sumie takich rzeczach, które są ze mną od długiego czasu, czyli przede wszystkim praktyka jogi, że dla mnie praktyka jogi była w sumie od no, prawie początku, to myślę, że za, za, zasługa też naprawdę fantastycznych nauczycieli, na których trafiłam, że to są, to jest pewnego rodzaju droga, czy, czy sposoby na tej drodze, narzędzia na tej drodze, żeby Pomóc, pomóc swój organizm żyć w większej harmonii i wydobyć z niego jak najwięcej potencjału, też w postaci tego, że właśnie my mamy tą siłę, my mamy tą moc, że my naprawdę nie doceniamy potęgi tego, jakim jesteśmy boskim stworzeniem. Wiesz, to jest o tym, że po prostu że to jest cud dosłownie. Przyjście na świat i bycie tutaj. Jest naprawdę czymś, chciałabym powiedzieć pięknym, ale też trudnym, tak? Czyli to znowu, wiesz, akceptacja paradoksów, ale to jest, to nie jest właśnie o tej cerze, to nie jest o tym trawieniu, to nie jest o tych naszych pomnikach, o których rozmawiałyśmy ostatnio, tylko to jest o, o takim dawaniu sobie przestrzeni. Tworzeniu sobie jak najlepszej przestrzeni do, do życia w tej w swojej autentyczności, prawdzie. Ja jestem bardzo też uważna na te słowa, bo one są też nadużywane w dzisiejszym świecie, tak? Ale o takim wewnętrznym spokoju, po prostu, który też nie jest stanem na zawsze, tak? Tylko takim. No, ja tego doświadczam ostatnio i to jest rzeczywiście ten moment, kiedy doświadczam tego na wszystkich płaszczyznach. I myślę, że to był kolejny puzzle z tą cyklicznością. I tego, żeby uhonorować właśnie ten układ hormonalny, a tym samym układ nerwowy, że jak ja mu stworzę najlepsze warunki do tego, nie będę go tam, wiesz, katować, ani nie będę za bardzo pobłażliwa, bo to też jest o tej czułej dyscyplinie, nie, że ten, ta aktywność sportowa, to bycie w, w ogóle w ruchu, nawet nie sam sport, tylko bycie w ruchu, człowiek jest jakby nie jakby, jest stworzony do ruchu. I tak jak z tym snem, tak jak z ruchem, jak z jedzeniem, i tak dalej. To te, te fundamenty, jeśli my znowu są ręką na sercu o to nie zadbamy. I cały czas, tylko czekamy na ten efekt w postaci każdy z nas, nie wiem, cery, czegoś i tak dalej, to to jest trochę za mało. To wiesz, to odejmuje nam ten. Mówię o tym boskim elemencie, bo, bo to zaczęło też we mnie ostatnio jakoś bardzo tak, taki głęboki wydźwięk yy, ma, bo czuję się bardziej. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale jako, że zaczęłam, to się podzielę z tym, że chyba nigdy nie czułam się tak. Yy, tak wierzącą osobą, w takim znaczeniu w wiary też w siebie, w moje możliwości, w swój właśnie ten potencjał, w, tą jakby w to połączenie z naturą, ze wszechświatem, w takim znaczeniu nie jakiejś ezoteryki, że tam, wiesz, jak sobie położę dany kryształ i tam coś, się, tam to się wydarzy. Nie, tylko tej głębokiej pracy wewnętrznej, tej pracy u podstaw, która niejednokrotnie przez ostatnie lata była cholernie, cholernie trudna, tak? Ale jestem znowu z tą ręką na sercu, że już zrobiłam to i że każdy ten to każda ta taka niekomfortowa, dyskomfortowa sytuacja była tym malutkim puzlem, przyczynkiem do tego, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, tak? I ten cykl, to życie w, w zgodzie z cyklem, to jest to znowu życie w takim uhonorowaniu, że można po prostu... Mm, to mi cały czas jakby wiesz, mam to w głowie, że żyć we własnym takim rytmie. No mhm. to jest o rytmie, o takim wiesz, że po prostu to życie się zmienia, my się zmieniamy jako ludzie i my nie jesteśmy, to co rozmawiałyśmy o tym luzie, po prostu więcej luzu. Czyli zbierając to w taką pigułkę, warto to zrobić, żeby po prostu, to też brzmi jak frazes, ale żeby po prostu żyć w pełni, żeby czuć, że się. Jest w tym życiu na każdym jego etapie, w każdej jego fazie, i czujesz to w całym swoim, w swoim ciele i to manifestuje się w tym, w jaki sposób, jakie decyzje podejmujesz odnośnie swoich codziennych rytuałów. Ale też mieć to przyzwolenie na to, że na przykład nie mam siły na to, żeby to zrobić. Mhm. Że nie mam przestrzeni na to, żeby to zrobić, że nie ma wiesz, jakby, że to życie w pełni, to nie jest tylko to życie. W pełni nie oznacza na najwyższych obrotach tak, w rozkwicie, dokładnie. że teraz mamy turbodoładowanie. Tak. I ten czas, kiedy jesteśmy w tym, w tych trudnych momentach, nazywając to tak bardzo płytko, to każdy znowu jakby ma tą przestrzeń, wiesz, jakby ten czas jest właśnie też istotny. Indywidualnie, tak? Że jeden to będzie tylko weekend się źle czuł, tak? A druga osoba, nie wiem, miesiącami i tak dalej. Natomiast to znowu jest ta cenna informacja, tak jak z tej, z tej menstruacji, że każdy cykl, każdy miesiąc przynosi nam po prostu no dosłownie takie wiaderko informacji odnośnie tego, o co zadbałam, o co nie zadbałam, na co była gotowość, na co nie było gotowości, tak? I Zacząć od tych pierwszych, jakby takich, o, od fundamentów typu właśnie sen. Typu jedzenie. Wiesz, tak na zasadzie, czy robię wszystko, nie dzisiaj tylko, tylko w skali całego miesiąca, że dbam o to. Czy ja w ogóle wiem, jak funkcjonują moje hormony? Czy w ogóle wiem, od czego jest ten hormon, ten hormon, ten hormon? Jak to wygląda u mnie? Czy zrobiłam badania? Wiesz, to jest też takie, że, że mi się wydaje, że my to wszystko wiemy. Ale ja też ostatnio się złapałam na tym, że czegoś nie zrobiłam. Wiesz, więc. Za każdym razem przypominanie, wspieranie się z tym, inspirowanie, bycie otwartym, gdzie ok, no teraz nie mam na to przestrzeni, ale w kolejnym miesiącu postaram się znaleźć to miejsce, z takim znakiem równania, postaram się, bo to jest to, ta przestrzeń o mnie, to jestem ja. A umiałabyś powiedzieć mi i nam, o czym jest każda faza cyklu? I na co warto, warto zwrócić uwagę pod kątem tego, jak traktujemy siebie w kwestii jedzenia, w kwestii ruchu, w kwestii snu, czy jakichś zadań, których się podejmujemy, czy, jakby, czy każda faza ma taki swój trochę motyw przewodni i taki małą instrukcję, mimo że, wiadomo, staramy się odsuwać od tego, żeby dawać wszystkim kalkę, no ale jednak mamy pewne wspólne części jako kobiety, które przechodzą podobne cykle z, z tymi samymi hormonami. Więc. Dałabyś nam taki obraz, takiej osi czasu naszego miesiąca? Nie. A, no dobrze. Nie dziękuję. Wiesz co? Nie, dlatego, że łapie się też, znaczy w sensie, nie, nie tyle, że się łapie, tylko spotykam się um, bardzo, bardzo często z tym, że mówię, jak to mniej więcej wygląda, jak jest mhm. książkowo, mhm. tak? Natomiast, jak się nie wykona pracy wewnętrznej, typu przynajmniej jednego cyklu, a ja nawet twierdzę, że przynajmniej trzech miesięcy, czyli rzeczywiście przez trzy miesiące, daję sobie taką obietnicę, że codziennie zapisuję, jak się czuję, tak, czyli sprawdzam na sobie, nie przez pryzmat tego, co okay. jest, tylko przez pryzmat mm -hmm. tego, co jest wewnątrz. To znowu jest jakaś kalka. I ja na każdej sesji, naprawdę przysięgam, na każdej sesji spotykam się z tym, zrobiłaś to, i większość odpowiedzi jest nie, mm. więc jeśli nie ma tej odpowiedzialności w nas na zasadzie dobra. Będzie trudno, no bo muszę być. Wiesz, w jakimś kontakcie ze sobą, muszę o tym pamiętać, muszę sobie nastawić, nie wiem, jakiś zegarek i tak dalej. Mimo tego, że jak o, o tym mówię, to trochę mi się śmiać chce, że to jest, wiesz, na co dzień nie chcemy tego samopoznania. Nie chcemy być na tych ścieżkach rozwoju, chcemy dokonywać jakichś zmian, chcemy więcej, lepiej i tak dalej. Tak naprawdę bez tego zajrzenia do środka tego nie zrobimy. I oczywiście możemy tutaj porozmawiać na temat tego, co się dzieje w pierwszej fazie cyklu, drugiej fazie cyklu i tak dalej. Jaki jest, nie wiem, mogę Ci opowiedzieć, jaki jest mój tryb życia, mhm. tak, ale. To jest tak zmienne, że ja na przykład to robię, zapisuję już dziesiąty miesiąc z rzędu i żaden nie jest taki sam. Okay. I nawet jeśli w książce jest napisane, że w czasie owulacji jesteś, wiesz, królową życia, to ja kilka razy nie czułam się królową życia. I nie mówię, że ym, to jest, że ja jestem jakimś wyznacznikiem, bo na pewno nie, ale. Ale jesteś dla siebie wyznacznikiem. Ale jestem dla siebie wyznacznikiem. I też y, nie czuję się znowu ze względu na etykę swojej pracy, jakby osobą, która mówi zrób tak, albo na pewno w czasie owulacji będziesz miała więcej siły, to możesz zrobić trening siłowy. Wiesz, gdzie często znowu w tej dobie informacji przebodźcowania mamy nawet, wiesz, już jest mnóstwo jakichś graficznych elementów, tak. czy jakieś informacji typu to się na pewno zadzieje, to się na pewno zadzieje, więc to możesz wykorzystać, to bym jakby poszła o krok do tyłu, czy tam o kilka kroków do tyłu i dała sobie te 90 dni, to już jest naprawdę dużo czasu, żeby zobaczyć jak jest u ciebie jeśli tym bardziej na przykład nie robiłaś badań hormonów, jeśli nie, nie po prostu nie, nie, nie kontrolujesz tego w taki uważny sposób, tak, czyli zaczęłabym od tego. I pierwsza informacja, jaka mi też przychodzi do głowy, jak widzę na przykład na swoich sesjach mentoringowych, jak y, pracuję z, głównie z kobietami, to, że mniej więcej trzy miesiące, to jest taka, taka, ostatnio spojrzałam po prostu swoje notatki przez te trzy ostatnie lata, jak tak pracuję, że Mniej więcej trzy miesiące, każda z tych dziewczyn, nie, to jeszcze nie w tym miesiącu, nie, nie miałam czasu. Czyli okay. jak często my odkładamy siebie po prostu i co stoi na przeszkodzie, i to też jest cenna informacja, że nie chcemy tego zrobić, że nie chcemy poznać tak naprawdę siebie, bo to jest znowu ta dobra diagnoza, tak, że my mamy te dane i wtedy idąc na przykład do lekarza, idąc do jakiegoś terapeuty, idąc, nie wiem, na jakieś warsztaty, my już wiemy. Okej, okay. doświadczam nie wiem, napięcia przedmiesiączkowego. Napięcia przedmiesiączkowe to jest, wiesz, baza, z tego co teraz pamiętam, chyba stu iluś objawów. Więc umówmy się, to jest olbrzymia informacja tego, co się z nami dzieje, z naszym organizmem, tak? Poza tym, to, że mamy jakąś strategię działania, jakiś protokół i tak dalej, to jest jedno, ale znowu to czynniki zewnętrzne, typu tak, jaka jest pora roku. W jakim my jesteśmy stanie, czego my doświadczamy, jak my pracujemy, jak my dbamy o te fundamenty, czyli znowu nie szukanie gotowych rozwiązań, tylko zrobienie tej pracy wewnątrz. Obserwacji. Po prostu obserwacji codziennie, regularnie, i naprawdę po tych takich nawet już po jednym miesiącu, a już po kilku dniach można naprawdę dowiedzieć się wiele. No to jest znowu to samo, że nam jest łatwiej po prostu yy, skorzystać z czyjejś rekomendacji, y, niż y, poobserwować siebie. Ja też powiem szczerze, że jakbym miała przez 90 dni notować, jak się czuję, i czy mam ochotę jeść teraz, czy później, czy ćwiczyć czy bo bardziej, dokładnie. czy mniej intensywnie, to też bym miała takie poczucie: Ja już mhm. nie wiem, niech mi ktoś po prostu z, zrobi grafik i ja z tym mhm. grafiku skorzystam. Y, I wydaje mi się, że to jest przez to trochę może być trudny próg. Wejścia w ogóle do tego stylu życia, bo dużo osób już odpada, jakby na samym początku. E, I tak i nie, e, bo uważam, że kwestia próbowania znowu próbowania, próbowania, próbowania. Nawet jak nam się coś nie uda. Ostatnio też miałam taką rozmowę na temat tego, że ktoś ode mnie z grupy jogowej nie jest w stanie zrobić 40-dniowej sadhany, czyli takiej praktyki, która polega na tym, że przez 40 dni robisz tą samą praktykę, tak? No i to jest rzeczywiście wymagające, jak popatrzymy na to tak, wiesz, z lotu ptaka. 40 dni ponad miesiąc tego samego, jednego dnia czuję się tak, jednego... To wtedy dnia... Ja czuję nudę. No właśnie. I to jest kwestia też pewnego rodzaju przywiązania, tak. to nie znaczy, że to ma być dla każdego, ale to też jest jakaś informacja, tak? I nagle okazało się, że zmiana nastawienia do tego, po prostu dla tej osoby po prostu zmieniła wszystko. Mm -hmm. To nie jest o tej sesji, to nie jest o tym czasie, to nie jest o tej praktyce, tylko o tym, że nasz umysł bardzo często przejmuje kontrolę na tym, że nie, przez 90 dni, albo tam przez 40 dni muszę coś robić. No jakbyśmy, wykonać pracę, po jakbyśmy... prostu nie ma innej drogi. Jakbyśmy tak analizowali każde mycie zębów, to byśmy się zamęczyli. Składajmowanie decyzji i szukanie powodów, dla których byśmy mieli tego nie robić. No ale mówisz właśnie o tym, że pojawia się coraz więcej materiałów odnośnie tego, jak wygląda nasz cykl i co wtedy trzeba robić. Ja pamiętam, że um, zgłębiając ten temat ostatnio, szukałam właśnie jakichś grafik, w sensie szukałam wiedzy na temat tego, w której fazie cyklu, jaki trening jest najbardziej wskazany. Powiem szczerze, co druga rzecz, totalnie przeczyła poprzedniej. Jakby ludzie mają bardzo różne interpretacje tego, co to znaczy low impact, co to znaczy low intensity. I jakby to, co tam było, to były takie kwiatki, że ja myślę sobie, OK, czyli to już pokazuje, że jest pewien chaos i on wynika z tego, że jednak każdy ma inaczej. I będzie. No. I to jest właśnie o tym, że jeśli nie zaczniemy ufać sobie, nie zaczniemy, właśnie nie wykonamy tej pracy też na taką wewnętrzną motywacją, na zasadzie, dlaczego ja nie chcę tego zrobić? Tak. Ja na przykład miałam przez bardzo długi czas, że nie chciałam pewny, nad, nad pewnymi rzeczami się pochylić, bo nie byłam też gotowa na to, że wiedziałam, że to po prostu wystrzeli wiele obszarów w moim życiu e, po prostu do góry nogami, tak? I wiesz, układ nerwowy też jest okej, okay, no, rozwinięty na tyle, ile może być rozwinięty, tak? Ale też daje nam jakieś sygnały. I, i to jest znowu o takiej akceptacji, o czym rozmawiałyśmy, żeby po prostu, wiesz, no. Mamy to życie, chcemy je wykorzystać, mam nadzieję, najlepiej jak możemy, przede wszystkim dla siebie. Ja przynajmniej mam takie podejście, ale nie zawsze też takie miałam. Więc robię wszystko, żeby stwarzać mu jak najlepsze warunki, tak? I jak, tak jak wracając do tego pierwszego pytania odnośnie dzisiaj słońca i, i, i braku słońca, no to co mogę zrobić, żeby stworzyć mojemu ciału, mojej Słonko. głowie? Słonko, no. Naświetliłam się czerwoną lampą rano i. Było już zdecydowanie lepiej, wiesz. No, tych metod, technik, no, w dzisiejszym świecie jest naprawdę dużo wiedzy, ogólnodostępnej wiedzy, bo też często to słyszę, ale mnie nie stać albo nie mam czasu, tak? No to z tym nie, nie stać mnie, tak? Naprawdę w dzisiejszym świecie jest mnóstwo lekarzy, mnóstwo terapeutów, mnóstwo szkół, które dzielą się naprawdę taką ilością tak. darmowych, dostępnych informacji, że to jest znowu o tym, że biorę odpowiedzialność i siadam, decyduję, że w moim kalendarzu raz w tygodniu jest, Przestrzeń na to, że czytam coś, słucham czegoś, czy to będzie codziennie odrobinę, nieważne, znalezienie swojego sposobu, który działa. Ja dostaję, rozmawiałyśmy o tym niejednokrotnie na Instagramach, czy tam na mailach takie pytania po prostu, a możesz się podzielić swoją drogą. Jasne, ja rozumiem, że to jest inspirujące, ale szukaj swojej drogi. Sprawdzaj. Nawet jeśli to będą złe decyzje, idź do tego lekarza, idź na takie warsztaty, nawet jeśli to nie będzie. Coś, z czego na dzisiaj teraz wyciągniesz jakąś cenną lekcję i nawet jeśli będzie właśnie ta, to niewygodnie albo nie spełni to twoich tych oczekiwań i tak dalej, to znowu jest jakaś cenna, rozróżniająca informacja. Okej, okay, to nie jest dla mnie, a nie na zasadzie zawierzanie, że jak ktoś po prostu, wiesz, już jakby według mnie skończył się, nie wiem, może to jest za duże słowo, ale taki czas autorytetów, w których stawiamy, wiesz, może nie. Może nie. W moim świecie tak, ale i za Myślę, Henry. że na pewno mamy kryzys autorytetów, ale my ich bardzo potrzebujemy. I myślę, że to jest osobny temat na osobny podcast, że pojawiają się figury, które próbują być takimi autorytetami, i my, jak takie spragnione dzieci, mówimy, Boże, w końcu ktoś nam powie. Tak, ale właśnie to Twoje pytanie odnośnie, wiem, bo przygotowując się do tej rozmowy, jak mi napisałaś, tak, to ja. Wiem o tym, że niejednokrotnie ktoś jest chętny ym, spróbować, zrobić ten pierwszy krok i typu od czego zacząć, no. tak? To tak jak powiedziałam o tej menstruacji. Dla mnie na przykład dwie książki, które są ze mną od kilkunastu lat, to jest Odżywianie dla zdrowia i Ciał o kobiety, mądrość kobiety. To są dwie pozycje, jedna i druga ma prawie tysiąc stron. Więc to jest wiedza... To już na... nie jest instagramowe. Dokładnie. To nie jest po prostu trzy rzeczy i świat się po prostu zmieni, tylko to jest wiedza na przykład na cały rok, tak? Bo odżywianie dla zdrowia jest właśnie oparte na, na całym, na, na przestrzeni całego roku. I to jest wiedza, którą codziennie, w małych dawkach, po prostu taki... Taka Biblia. Biblia, po prostu sobie przyjmujemy, 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 a nie po prostu instant rozwiązanie, tak? Ja wysiadłam z tego pociągu, po prostu, tak jakby nie. Oczywiście wciąż uważam, że od czegoś znowu właśnie trzeba zacząć. Dla mnie, na przykład, na, jeśli chodzi o praktykę jogi, to jest oddech. No to jest, Ja jestem na macie od 16 lat, gdzieś 8-9 lat temu zmieniłam sposób odży o, 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 odżywiania również, ale oddychania, w sensie zaczęłam się doedukować, jakby zmieniać w ogóle też podejście, zmieniać też te ścieżki, jak na przykład w, mojej, w moim nurcie jogi był traktowany oddech, jak się też świat zmienił, jaka jest właśnie dostępność wiedzy, nauczycieli i tak i to był game changer. Więc, jeśli miałabym na przykład powiedzieć, wiesz, od czego za zacząć, to że od oddechu. Czyli też coś, coś jest w dzisiejszym świecie bardzo dostępne, jest mnóstwo nauczycieli, świetnych nauczycieli, którzy uczą też oddychania i zacząć na przykład mieć pewność, znowu z tą szczerością, że ja umiem dobrze oddychać, że stwarzam warunki dla swojego, między innymi układu nerwowego, że umiem się regulować oddechem. I to jest, Wiesz, to, 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 to są takie fundamenty. Oczywiście to jest mój subiektywny, moje subiektywne podejście, ale y, wydaje mi się, że no właśnie trzeba szukać też taki, takich momentów zaczepienia i takich osób. Bo to, dobra, ona mówi o tym, to, to ja sobie to wezmę. I przyjrzę się temu, co mi to robi. No ale powiedziałaś w kontekście cyklu, że warto przyjrzeć się swojej menstruacji, czyli też zidentyfikować, kiedy ona się zaczyna, żeby. Wiedzieć, jakby jak wygląda nasz cały cykl. Powiedziałaś o tym, żeby przez te 90 dni obserwować siebie w kontekście tego, jak śpimy, w kontekście tego, jak się czujemy. Jak można mądrze prowadzić taki dziennik obserwacji, żeby znaleźć swój sposób na to, jak jemy w ciągu miesiąca i jak się ruszamy. Jakby i na co warto zwrócić uwagę? Typu. Nie wiem, zastanawiać się, jakby czemu jemy posiłki o danej porze, albo jakie posiłki sprawiają, że czujemy się lepiej, którego dnia cyklu. Jakby, Jakbyś prowadziła tę taką eksplorację tego, jak ustawić swój, swój styl życia, czyli właśnie odżywianie i ćwiczenia, bo to są chyba takie dosyć silne fundamenty, kiedy myślimy o tym. No I poziom o energii to jest w ogóle coś, czego znowu jakby dzięki jodze ten w ogóle. Aspekt energetyczny, czyli tej też takiej witalności, si hmm. jakby siły życiowej, tak? Czyli to, że sen, jakby każda z tych rzeczy e, jest powiązana z, jakby z naszym czuciem, czyli z, też z naszym nastrojem, e, z naszym takim zmysłowym odbiorem świata, tak? Czyli czy ja rzeczywiście. E, jak śpię tyle, ile śpię, w takich i takich godzinach, to to wpływa na mój na przykład nastrój albo moje samopoczucie. Czy jak zjem to i to, to czuję się mhm. po tym, mam, nie wiem, więcej, mniej energii, tak? Czy jeśli uprawiam sport rano, to nie wiem, wieczorami już nie mam siły, albo jeśli wieczorami uprawiam sport, to na przykład nie mogę zasnąć, tak? To był na przykład ten przypadek ostatnio, o, o którym mówiłam tej mojej um, e, znajomej, z którą miałam sesję, tak? Że ona wieczorami ćwiczy, czyli Poziom kortyzolu po prostu rośnie wtedy, tak? więc też zobaczenie, jak cykl okołodobowy możemy wspierać, czyli znowu dawać mu jak największą przestrzeń do tego, żeby on się regulował. Czyli nasz organizm jest znowu ultra takim mądrym przedsięwzięciem, takim laboratorium, któremu my bardzo często sami, jako po prostu osoby zamieszkujące to ciało, tak, przeszkadzamy. Mhm. Tak, jakby nie doceniamy tego, że on naprawdę zrobi wszystko, tak, on będzie za nas oddychał, on będzie za nas wydalał i tak dalej, i tak dalej, tylko my bardzo często przez tryb życia, przez tą nieświadomość, brak wiedzy, brak danych, po prostu nie wiemy, co robić, więc notes, wiesz, jakby znalezienie też swojego sposobu obserwacji, że z każdym tygodniem możemy zacząć zauważać, że... Jak więcej napije się, na przykład pamiętasz, że rozmawiałyśmy kiedyś o ziołach, tak? To o, jest taki tak. klasyk, przynajmniej u mnie często na sesjach spotykany. No, ale ja piję wieczorami takie zioła, takie zioła, takie zioła, takie zioła i tam później nie mogę spać albo muszę wstawać w, w nocy i tak dalej. Czyli też obserwacja przyczyny i skutku. Tak, czyli szukanie. Co też w naszym świecie nie jesteśmy tego uczeni, tak? no bo jest jakiś skutek, jakiś objaw, i tam od razu leci tabletka czy, czy coś, tak? Czyli to jest To nie znaczy, że znowu nie mamy brać tych tabletek, tylko to jest informacja, boli mnie głowa, Czyli muszę się cofnąć, muszę zobaczyć, czy ja na pewno się nawodniłam odpowiednio, czy może byłam w przestrzeni, w której nie ma światła i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, tych czynników jest po prostu masa. I to są takie proste rzeczy, o których każdy z nas wie. Czym więcej danych, na początku może być to trudne, takie aż zniechęcające, no bo, no ale co ją ja mam tam napisać, tak? No nie musisz pisać, że 300 gram tam, nie wiem, wędliny, czy tam serka, czy czegoś zjadłaś. Oczywiście, znowu zobacz, jak idziesz do dietetyka, to zazwyczaj... Przynajmniej dobry dietetyk z tego, co mi jest jakby po drodze, tak? No potrzebuje danych. Tak. I nie da ci dokładnych, wytycznych, że masz zjeść tak. trzy plasterki, tylko też zastanów Dokładnie. się, czy masz ochotę w ogóle. Na te Dokładnie. Rzeczy. Więc to też jest o tym, że mm, jakby próbowanie, wiesz, to też jest ta, ta ciekawość, to też jest taka kreatywność, a informacja potem, ale ja nie wiem, albo ja nie umiem, tak? To jest tak, jest znowu z takiego poziomu dziecka oddawania odpowiedzialności, tak? I to jest znowu cenna informacja. Okej, okay, no to nie wiem, codziennie inna kartka. Codziennie tam nie wiem, no notesik, wiesz. No ale ja za twoją rekomendacją sięgnęłam po książkę um, Fast Like a Girl Dr. Mindy Pelz i przeczytałam ją jednym tchem i czym, trochę zmyślałam. Ale jak już ją czytałam, nie, no to szybko, bardzo łatwo no, mi się, ba, się bardzo, bardzo łatwo ją pochłaniałam i dla mnie ona była super. Ja też może czasami bywam bezkrytyczna. Wydawało mi się, że to, co ona proponuje, jest, jest ciekawe, jest nowe. Słyszałam o tysiącach kobiet, którym to rzeczywiście pomogło, ale jednak nie zmienia to faktu, że ona daje taki dosyć specyficzny szkielet tego, jak należy postępować ze swoim cyklem. Co ty o tym sądzisz? Bo, jakby mówisz o tym, że wolałabyś właśnie nie dawać takich ram, natomiast. Do mnie to gdzieś tam przemawiało. Ja jeszcze tego nie przetestowałam tak, żeby cały swój cykl przeżyć, jakby zgodnie z tą jej rozpiską. I dodam jako swoja obserwacja, że. Przyglądałam się teraz, czytając książkę, przyglądałam się swojemu cyklowi, jeszcze jakby nie weszłam w ten tryb, który ona rekomenduje, no ale już jakby wiedziałam, gdzie jestem ze swoim cyklem i zastanawiałam się, czy rzeczywiście się jestem w stanie zidentyfikować z tym, i ona tam dużo mówi o tym, żeby jeść w konkretnych oknach żywieniowych, w zależności od etapu cyklu. I rzeczywiście miałam tak, że były dni, kiedy myślałam sobie, totalnie mogłabym nie zjeść śniadania, a kiedyś mi się wydawało, że nie. Ja muszę zjeść śniadanie, bo inaczej czuję się tak. I zaczęłam się temu przyglądać, ok, czyli są dni, kiedy rzeczywiście czuję się fantastycznie, jedząc później, a są dni, kiedy mam ochotę jeść, nie wiem, właśnie wysokowęglowodanowo i zupełnie inaczej sobie te dni aranżować. I dla mnie na przykład ten szkielet był bardzo wspierający, żeby na, te, na jego podstawie zadawać sobie te pytania i rzeczywiście to weryfikować. Czyli nie, że podążam z tym szkieletem po prostu jeden do jednego każdego dnia, tylko on jest dla mnie jakimś punktem odniesienia. I na przykład miałam także teoretycznie, zgodnie z tą książką, byłam w fazie cyklu, gdzie powinnam... Yy, pościć, że mogę pościć i mieć mniejsze okno żywieniowe, a ja czułam, że zupełnie nie, że mam ochotę właśnie zjeść jakąś dynię i, i jeść w ciągu dnia po prostu czułam głód o wiele bardziej, więc miałam poczucie, że to musi być bardziej sycące i chcę zjeść nie wiem wcześniej to śniadanie i pomyślałam sobie: "Dobra, to już mi daje taki sygnał, że nie będę teraz na siłę się męczyć, żeby wpisać się w tę ramę, tylko, tak, tylko zrobię tak, jak czuję. Może mój cykl jest, nie wiem, krótszy i inne zasady mimo wszystko obowiązują, albo tak jak powiedziałaś, są jakieś czynniki, które wpłynęły na to, że w tym miesiącu czuję się inaczej. Więc czy to oznacza, że dla osób bardziej samoświadomych taki szkielet może być spoko, bo jest dla nas tylko jakąś taką konsultacją, ale może być szkodliwy dla osób, które wchodzą w cudzysłowie z ulicy i automatycznie po prostu przenoszą wszystkie swoje praktyki na ten schemat, który jest zarekomendowany. Jeszcze ja jestem bardzo znowu ostrożna, em, rekomendując też takie rzeczy mimo tego, że mówię o absolutnie mówię o tej książce, bo rzeczywiście to jest też taka książka, która em, mi przynajmniej wpadła w, ostatnio w ręce, gdzie były tam, są tam spisane po prostu te zasady, które zaczęłam stosować już e, też wcześniej. Też między innymi właśnie w oparciu o książkę Ciało kobiety, Mądrość kobiety, bo tam też to już jest opisane. Tak? To też... E, 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 e. Ciało kobiety, mądrość kobiety to jest dr. North Trump, i ona jest kolożką położniczką. Kobieta, która ma tam 40 już chyba letnie doświadczenie. I też jest taka piękna informacja w tej książce o tym, że jak ona wydawała lata temu tą książkę, to naprawdę bała się o to, że środowisko medyczne bardzo ją po prostu potępi za to. Natomiast ostatnio kupiłam jej kolejną książkę, jest na jakiś tam cyklu wykładów u niej. Mówiła o tym, jak bardzo jest z siebie dumna, że to zrobiła te kilkanaście lat temu i że e, po prostu środowisko może ją nie wykluczyło, ale że no, obserwowało, co się dzieje. Natomiast ilość osób, ilość kobiet, która podążyła, podążała tym protokołem, które ona tam e, opisuje, też w tej książce, po prostu stworzyła jakieś właśnie możliwości większej harmonii, i tak dalej. I tutaj w tym przypadku tej książki, o której mówisz, e, ona też jest wydana w języku polskim. E, Postny reset dla kobiet. Ja wszystkie tego typu książki traktuję jako właśnie cenną wskazówkę, cenną, wiesz, jakby zbiór inspiracji, cennych po prostu wskazówek na tej drodze, ale znowu w momencie, kiedy siebie stawisz, postawisz na pierwszym miejscu i przez siebie to przefiltrujesz, tak? Druga rzecz, jeśli to jest, pierwszy raz stykasz się w ogóle z tym, to przeczytaj tą książkę dwa czy trzy razy. Tak. Wiesz, to też Pewnie jest jeszcze dwie inne. Tak, bo e, to też jest bardzo często spotykane u mnie na stycie, czy, pytam się, czy, czy, czy czytać tam No nie, tylko przeczytałam tam dotyczące mojej, e, mojej jakiejś tam dolegliwości, choroby i tak dalej. A to znowu, musimy mieć większy, szerszy ogląd, musimy mieć wiedzę, musimy zdobyć tą wiedzę, żeby zacząć stosować ją u siebie, tak. I ona tam naprawdę daje bardzo dużo cennych wskazówek. Znam też osoby, które niestety, w sensie, oglądam, słucham, które nie, nie, nie są. W zgodzie z tym, co ona, ona mówi. I tak jak z każdą teorią, i tak jak z każdą nauką, to, co rozmawiałyśmy ostatnio, naprawdę trzeba to filtrować przez siebie. Tak. Więc absolutnie uważam, że można od tego zacząć, tak. Ale znowu z takim zaplanowaniem, takim niewpadaniem, jakby wiesz, przysłowiła śliwka w kompo, bo to ja teraz po prostu wejdę na tam post 24 czy 48 godzinny, tak? Tylko przygotowaniem się, bo rozmawiamy o układzie hormonalnym. I znowu, jak zrobisz to mając 20 parę lat, jeszcze pewne rzeczy są wiesz. Jak zrobisz to jak już 30 parolatko albo 40, jakby ciało też ma swoje, swoje limity. nie? Jakby są pewne momenty w życiu, na którym możemy sobie pozwolić i szaleć, wiesz, aż do bólu po prostu, ale są już, wydaje mi się, przynajmniej to jest moje indywidualne podejście, że ten szacunek do swojego ciała i te takie drastyczne po prostu, takie hardkorowe podejścia, takie nieprzemyślane, właśnie niedostosowane do swoich możliwości mogą wprowadzić jeszcze więcej dysbalansu. Dlatego. Tobie proponuję też inne rzeczy, bo po pierwsze, Cię znam, po drugie, znam Cię na przestrzeni dłużego, długiego czasu, jesteśmy dość blisko, więc wiesz, znowu ta moja odpowiedzialność, etyka mojej pracy polega na tym, że nie mogę wrzucać wszystkiego i mówić to zrób to, to, to i to, bo po drugiej stronie stoi osoba, która nas na przykład słucha, czy przyjeżdża do mnie na warsztaty, i ja nie znam dużego kontekstu, mhm. kontekstu, więc dlatego cały czas powtarzam, że dobra, czy dobry lekarz, ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze mamy dostęp do dobrych lekarzy, tak? że to nie jest też takie oczywiste, ale szukanie, sprawdzanie, można napisać do Ciebie, do mnie na zasadzie, kogo polecasz, tak? e, e, i szukanie, po prostu szukanie. To jest, uważam, też bardzo niedoceniane takie, mm, takie działanie, że my właśnie oddajemy tą sprawczość, że ktoś nam powie, tak? Jak idziemy, nie wiem, na psychoterapię, to też po dobrze poznać taki nurt, taki nurt, taki nurt i po prostu wybrać. Wiesz, to, to jest też taki, nie wiem, jak idziemy do sklepu, bardzo często wybieramy ten sam produkt. Nie? To jest też takie ludzkie, więc jakby trochę też takiej rozbudzania w sobie ciekawości, chodzenia innymi ścieżkami, no nie wiem, dla mnie to jest też takie naturalne. Ja wiem, że to nie dla wszystkich jest naturalne, ale w ten sposób ja rozbudzam swoją kreatywność. Też rozbudzam takie, taką ciekawość, ciekawość w siebie, też, w siebie, że po prostu, okej, okay, no w zeszłym roku miałam tak, a w tym roku mam inaczej. W zeszłym cyklu miałam tak, a w tym cyklu mam tak. Więc też taka zgoda na to, że ta zmienność, cykliczność, ten rytm może być zupełnie inny. Będziesz zachwycona tym pytaniem, które zadam na koniec. Poczekaj, napisz. Napisz mi ciepłej wody. Um, powiedz mi, jakie są trzy rzeczy, hmm. których w ostatnich miesiącach nauczył Cię Twój cykl, czy też życie w zgodzie z Nim? czego nauczyłaś się w kontekście swoich codziennych praktyk, czy zmian, które wprowadziłaś, to nie muszą być właśnie lekcje takie stricte właśnie o życzliwości, takie bardziej powiedziałabym filozoficzne, ale też takie lekcje na zasadzie praktyk, które pojawiły się i, i poczułaś, że owocują w twoim codziennym życiu i prowadzą cię przez ten cykl. Trzy rzeczy. Może być, słuchaj, mogą być dwie, mhm. może być pięć. Że zmienność jest czymś fascynującym, to jest taka. Rzecz, w kontekście tego, jak jednego dnia możesz czuć się zupełnie inaczej niż w Jak w skali nawet całego dnia możesz się czuć różnie um, i jak możesz się wspierać, tak naprawdę, na, na przestrzeni całego dnia też. Um, odkryciem na pewno, i to jest dla mnie coś fascynujące coś, za, co zaczynam zgłębiać też jak bardzo zmienia się też oddech na przestrzeni całego cyklu. Okay. I to jest dla mnie coś takiego, też um, nie brałam tego wcześniej pod uwagę w kontekście praktyk oddechowych. Okej, okay, jakby pod względem menstruacji, tak, natomiast tutaj ten kolejny etap, właśnie faz różnych hormonów i ilo ilości, natężenia i tak dalej, więc to mnie po prostu też bardzo fascynuje. Tym bardziej, że jednym z pierwszych moich nauczycieli oddechu był mężczyzna i nawet ostatnio do niego pisałam, czy na tamtym etapie, jak się poznawaliśmy, to uwzględniał właśnie, wiesz, kwestię układu hormonalnego. Powiedział, że nie, ale że już teraz jakby mhm. też ma inną wiedzę, jest na innym etapie doświadczenia, więc to też było fajne. Czy też takie, wiesz, przyzwolenie, że to się zmienia, bo po prostu wiedza się zmienia, tak. tak? No i też tak powinno być, tak. że po prostu eksperci ewoluują, zbierają Dokładnie. nowe dane. To nie znaczy, że mieli wtedy wiedzieć coś, co jeszcze nie było w jakiejś takiej kolektywnej Dokładnie. świadomości. Dokładnie. Więc to jest to, mm. Wiesz to jeszcze większa ciekawość siebie. Taka na zasadzie taka po prostu przeszywająca, taka ciekawość, na zasadzie chęci spędzenia ze sobą kolejnych, mam nadzieję, lat życia z taką otwartością i to, co powiedziałaś, życzliwością, ale z takim też z taką zabawą, z takim, wiesz, po prostu. Zobaczymy, jak to będzie, po prostu, ale też z taką wiesz ręką na ramieniu, w zasadzie cały czas jestem z tobą, cokolwiek mm -hmm. się wydarzy. I, I to jest dla mnie też taka, na pewno, na, na pewno, na pewno, tak to czuję, że, że ta regulacja układu hormonalnego absolutnie miała wpływ na regulację układu nerwowego u mnie. I i to było po prostu, to jest coś, co polecam z całego serca każdej kobiecie, każdemu mężczyźnie na zasadzie takiego poczucia w sobie um, nie tylko wewnętrznego spokoju, ale takiej synchronizacji, takiej, takiej rytmiki po prostu swojej, tak? Że właśnie, okej, okay, książka mówi to, co mówi, ale ja, tak jak mówiłaś o sobie, tak? Że po prostu czujesz, że możesz coś innego i to też jest okej, okay. że tam, nie wiem, zjadłaś coś, czy nie zjadłaś że, że to jest po prostu takie. Ja wiem dobrze. Mhm. Wiem dobrze, co jest dobre dla mnie, i to jest takie uczucie, którego, no, w którym ja się rozgaszczam dopiero rzeczywiście na tym etapie swojego życia. Jestem sobie wdzięczna za całą tą ścieżkę, którą podążam od tych kilkunastu lat, bo dzisiaj po prostu czuję tak w pełni, że to jest, to, to był dobry wybór. Trudny, ale dobry. To ja podsumuję frazesem, bo wychodzi na to, że życie w zgodzie z cyklem, to jest po prostu życie w zgodzie ze sobą. Tak. Jakkolwiek by to banalnie ze nie było. Ze swoim cyklem. Tak, ze swoim własnym cyklem. Tak. Nie tym z książki, bo tak. każdy ma swój. Tak. Ale to, co myślę, że po prostu wybrzmiała z naszej rozmowy, która i tak wydaje mi się być wierzchołkiem góry lodowej, <laughs> zdrowia kobiet, <laughs> pozdrawiamy, to jest to, żeby po pierwsze zgłębiać wiedzę. Ja trochę teraz zaprzeczę sobie, bo. Niestety, ale nie obchodzi nikogo to, że kogoś nie interesuje świat zdrowia. Niestety, trzeba się tym zainteresować. Jakby nawet jeśli to nie jest wasze hobby życiowe, no to potrzebujemy mieć dane, że, nie wiem, potrzebujemy wiedzieć coś o jedzeniu, żeby ugotować obiad i tak samo potrzebujemy wiedzieć coś o anatomii, żeby sobie nie zrobić krzywdy na zajęciach, no nawet jeżeli... poznanie, to na, jest tak. też fundament praktyki jogi. Bez tego po prostu to jest cały czas zawierzanie komuś, że ktoś przygotował, nie wiem, sekwencję, ktoś ma na to jakiś pomysł, ktoś o, o czymś opowiada. Pytanie, co to mi robi? Tak, ale właśnie dwutorowo, nie? że z jednej strony zbieramy wiedzę z różnych źródeł, filtrujemy ją przez siebie. I to mamy y, idealny wzorek na każdą sferę I życia. I czym częściej to będziemy robić, ba, czym regularniej to będziemy robić, czy wejdziemy w nawyk robienia tego codziennie na wszystkich tych płaszczyznach, tym szybciej ta informacja do nas będzie przychodzić. W sensie to czucie będzie tak, tak. po prostu, wiesz, rozżywione, takie po prostu nasze, że to już będzie... Dość po prostu, no nie chcę powiedzieć oczywiste, bo znowu można popać, popaść szybko w jakąś taką, nie wiesz, samoświadomość, że ja, ja już wszystko wiem, tak? Mhm. Bo to trzeba cały czas weryfikować. Więc te momenty przejścia, by the way, jesteśmy w czasie dojo zimowego, czyli tego momentu przejścia pomiędzy jedną a drugą porą roku, są świetnym takim czasem powrotu do siebie, do tego ciała, do tego domu naszego wewnętrznego. To jest dla mnie taka piękna metafora, że jak my nie zadbamy o ten wewnętrzny dom. O to nasze ciało, ten nasz organizm, o ten nasz oddech, i tak dalej, wszystkie układy. To no, wiesz, to kto to zrobi za nas? Szukamy Nikt. na zewnątrz. No to życzę wszystkim pięknej zimy nadchodzącej. <laughs> A to jest bardzo, bardzo uważam, piękny czas takiego wglądu w siebie. I to też tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, może się okazać, że może my nie chcemy czegoś zobaczyć. Może jeszcze nie <laughs> jesteśmy gotowi na te autorefleksje i tam te wglądy, i te zmiany. A może jesteśmy A może jesteśmy i tego z całego serca naprawdę nam życzę. Ja też nam tego życzę a tobie Eli dziękuję mm, za wspaniałą bardzo, rozmowę bardzo. i za czas, który poświęciłaś. Jest wspaniała. Dziękuję, dziękuję. do usłyszenia. Ty również. A, dzięki. Pa. <grym> dziękuję ci za wysłuchanie Karolina Sobańska podcast. Program jest dostępny we wszystkich platformach streamingowych również w wersji wideo. Poszczegóły zajrzyj do opisu.